Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Minęła godzina 19, w kalendarzu mamy tym razem wtorek, to 12 dzień sierpnia 2014 roku. Rozpoczynamy kolejne spotkanie z Tyflo Podcastem na żywo na antenie Tyflo Radia. Witam bardzo serdecznie, przy mikrofonie Michał Dziwisz i dziś po raz kolejny moim gościem, a przede wszystkim waszym, jest Robert Łabęcki. Witaj, Robercie. Kłaniam się uprzejmie. No już mam nadzieję, że dziś bez różnych ekscesów związanych z przegrzewaniem się tego i tamtego, aczkolwiek wszystko... Zdecydowanie chłodniej. Tak, jest chłodniej, aczkolwiek wszystko zdarzyć się może, bo tym razem po mojej stronie trochę nowych technologii, więc za wszelkie ewentualne problemy z góry przepraszam, obiecujemy poprawę. A właściwie ja obiecuję poprawę, jeżeli coś miałoby się tutaj tam przy okazji wysypać. No ale o szczegółach technicznych to my sobie może kiedyś w innej audycji porozmawiamy, bo dziś mówić będziemy też o kwestiach technicznych, natomiast o kwestiach technicznych związanych z dbaniem o kondycję naszego dysku twardego, mianowicie związanych z defragmentacją tak zwaną, szczególnie przydatną przy dyskach talerzowych. Przy SSD czytałeś o tym, tak? I to różne bardzo są, różne tak, opinie są. Aczkolwiek używa się terminu optymalizacja, a nie defragmentacja. Akurat ten program, o którym będziemy mówić, używa tak zwanej optymalizacji techniką plików zerowych. Dokładnie, bo będziemy mówić dziś o programie Defragler, który służy właśnie do defragmentacji dysków twardych. To jest kolejne narzędzie ze stajni Piriformu. Tak, Piriform, bardzo ciekawy producent oprogramowania różnej treści. Opowiadaliśmy o Recuvie, Patryk Faliszewski i Kamil Żak opowiadali o Cyclinerze, a my dziś właśnie porozmawiamy sobie o Defraglerze, czyli o programie do defragmentacji dysków twardych. Jeżeli ktoś ma dysk talerzowy, to z czasem może się okazać, że ten dysk zaczyna nam pracować wolniej i jeszcze wolniej, że dostęp do tych plików jest coraz wolniejszy. Dzieje się tak dlatego, że po prostu plik jako dana nie jest zapisana jakby obok siebie na dysku twardym, tylko jest podzielona na takie malutkie fragmenciki. No i te fragmenciki, czyli paczki danych zapisane w tak zwanych klastrach, no one gdzieś tam się panoszą po tym dysku. Jedne tu, inne tam i defragmentacja ma na celu w miarę możliwości, bo oczywiście nie zawsze się to udaje, poukładanie tych plików tak, żeby te wszystkie fragmenty składające się na jeden plik. Jedną zwartą tak. masę. Jedną Aczkolwiek całość. Mi ktoś kiedyś tłumaczył, że dane po dysku pływają sobie, tak się troszeczkę pływają właśnie w obrębie tych klastrów. No i po prostu chodzi o to, żeby po prostu ta głowica, która chodzi po tych talerzach, żeby ona wykonywała jak najmniej tych ruchów, chcąc odszukać daną treść. I żeby te pływające dane po prostu zgromadzić w jedną właśnie całość. No to tak mniej więcej skrót takiej defragmentacji, tak co to w ogóle jest. Dokładnie, bo nie będziemy się tu wdawać w jakieś bardzo, bardzo ekstratechniczne dywagacje. W każdym razie chodzi o to, żeby po prostu komputer nam pracował troszkę szybciej. To będzie nie jakoś bardzo zauważalne, nie jakoś super mocno zauważalne, ale będzie ale w przypadku dysków talerzowych to może być mocno zauważalne. Jak ktoś wiesz, ma co, Robercie, rozfragmentowany ja powiem dysk tak. Na przykład tak 60%. Ja powiem w ten sposób. Ja słyszałem na temat defragmentacji, że ona była szczególnie przydatna w czasach systemów plików FAT. W NTFS-ie jest ona przydatna już ponoć mniej, niemniej jednak jakieś tam efekty można uzyskać, ale no przy FAT-ach to rzeczywiście dawała bardzo, bardzo dużo ta przy FAT-ach, ja mogę powiedzieć, że przy NTFS-ach też jednak daje. Miałem swego czasu dyski magnetyczne i jednak przy defragmentacji w wysokości 60%, jak się potem to zdefragmentuje do zera, czyli tym programem się przeleci, ten dysk, to jednak szybkość i pracy, i uruchamiania systemu jest znacznie, znacznie szybsza.
No tak to niestety wychodzi. Zanim czy przejdziemy, tego chcemy, czy nie. Zanim przejdziemy do prezentacji Defraglera, to ja jeszcze przypomnę namiary kontaktowe do nas, bo audycja jest na żywo, przynajmniej jeżeli słuchacie jej w tym momencie w Tyfloradiu i możecie do nas dzwonić. 123 834 835 to jest nasz telefon, tyflopodcast.net to jest Skype. Skype już aktywny, telefon zresztą też, zatem czekamy na was. No a teraz, Robercie, proponuję, żebyś powiedział i rozpoczął prezentację Defraglera. Może na dobry początek, skąd pobrać? Pobieramy przykład, pobieramy program jak zawsze z Piriformy, ze strony piriform.com/defragler. I tam wybieramy download i wersję free, znaczy darmową. Ewentualnie możemy pobrać ze wszystkich portali typu Dobre Programy albo innych takich różnych. File Hippo, prawda, czy to zależy kto jak lubi. No i jak wiemy, program ten jest w wersji darmowej. Oczywiście wersja Pro też jest płatna, ale wersja Pro naprawdę nam niewiele zmienia. Zmienia nam to, że możemy aktualizować. Znaczy aktualizować. Aktualizacja jest program jest aktualizowany w tle, tak. Nie musimy pobierać za każdym razem nowej wersji i instalować. No poza tym druga rzecz, Defragler tak samo ma w sobie ten instalator Google'a, Chrome i Google Toolbara, który trzeba pominąć jak instalujemy. Ewentualnie jeżeli mamy na przykład CCleanera bądź Recuvę zainstalowaną już bez tych googlowskich udziwnień, to już się nam nie zainstalują googlowskie udziwnienia w przypadku Defraglera także. On zobaczy, że nie ma, to nam tego nie ściągnie. No tak, bo wtedy musiałby instalować to dwa razy, tak na dobrą sprawę, i pewnie by mu się ta sztuka najzwyczajniej w świecie nie udała. No tak, dlatego tak zrobiono i uważam, że chyba słusznie. Natomiast zanim jeszcze zacznę już do końca, zacznę już prezentować program, to powiem, należy sobie zadać pytanie, no po co komu narzędzie do defragmentacji dysku, skoro ono jest w systemie zawarte? A no właśnie, no przecież w systemie mamy defragmentator, tylko cały szkopuł polega na tym, że w systemie mamy ten defragmentator taki w bardzo podstawowej wersji i owszem, on nam zrobi defragmentację, dlaczego nie, ale zrobi nam ją na przykład troszkę inaczej niż zrobi nam defragler, bo w defraglerze oprócz tego, że możemy to samo zrobić co w systemie, czyli zdefragmentować dysk, to możemy także zdefragmentować folder, zdefragmentować plik, zdefragmentować wolne miejsce, czyli nie musimy defragmentować całego dysku, tylko wolne miejsce. Możemy zdefragmentować sobie sekcję uruchamiania dysku, czyli sprawić teoretycznie, że będzie się szybciej uruchamiał komputer. Działa to średnio, ale jest tak zwana defragmentacja bot time. Także mamy tutaj tego troszkę więcej. Mamy tak zwaną tą optymalizację dysków SSD, ale mamy też defragmentację dysków SSD. Na siłę, bo na siłę, ale można. Czego nie można już przeprowadzić z dysków, z defragmentatora dysku systemowego. Tutaj można, jak się ktoś uprze. Oczywiście mówię, że na siłę, ponieważ jest to poprzedzone ostrzeżeniami, ilością ostrzeżeń odpowiednią, więc to także to nam ułatwia, to nam pozwala robić defragler. Defragler pozwala nam odczytywać komunikaty smart. Komunikaty smart są to komunikaty, które są zapisywane w tak zwanym firmware'ze dysku podczas jego pracy. Co tam jest zapisywane? Na przykład jest ilość włączeń, jaka jest temperatura dysku, ile zapisaliśmy terabajtów danych i ile możemy jeszcze teoretycznie zapisać. Ważne w przypadku SSD-ków, w talerzówkach też, ale może tak troszkę mniej. I na podstawie właśnie komunikatów smart
możemy zobaczyć, czy ten dysk jest w stanie dobrym, czy słabym, czy jeszcze tam jakimś gorszym. To możemy przeczytać za pomocą defraglera. No możemy też sobie zdefiniować sposób tej defragmentacji, jak chcemy zrobić. Mamy też mapę dysku, ale ta mapa jest, ja bym powiedział, że prawie wcale niedostępna. To znaczy po naciśnięciu przycisku pojawi się jakiś kolor, ale już tu jakoś chyba nie bardzo to wychodzi. Ja zaprezentuję ten defragler przy pomocy Windowise'a, dlatego że po prostu jest troszkę łatwiej operować myszką, ponieważ główne operacje w defraglerze możemy spokojnie zrobić przy pomocy tabulatora i strzałek, ale część rzeczy przydałaby się do tego, żeby się dowiedzieć, i do tych czynności jest potrzebna myszka. No i z racji tego, że jest po prostu posługiwanie się myszką numeryczną troszkę wygodniejsze jak w NVDA, poza tym mam to lepiej opanowane jednak, to posłużę się Windows'em. A czy, Robercie, zauważyłeś takie sytuacje, w których coś na przykład z tej myszki, w cudzysłowie myszki w NVDA, byłoby niedostępne w defraglerze? Czy może porównywałeś to, co jest dostępne spod NVDA, a to, co jest dostępne z poziomu Windowise? Już ci mówię. W NVDA miałem problem z tym, żeby na przykład dojdziemy do mapy dysku, i tam jest na przykład niepofragmentowany, pofragmentowany, tam są przyciski. I cały problem jest ten, że NVDA mi czyta wszystkie przyciski jakby w jednej linii i nie mogę jakby zmusić do tego, żeby stanąć na tym konkretnym przycisku i go podświetlić. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie. W parametrach wyszukiwania tam są takie pola wyboru. Tutaj klikam w Windowsie w pole wyboru i otwiera mi się pole edycji, w którym mogę tam sobie zmieniać nazwę odszukiwanego pliku, albo wstawić tam jakiś znak specjalny, albo coś. Tutaj w NVDA mam z tym problem. To jest mniej więcej podobne do TopNet Info z tym, natomiast po prostu NVDA mi widzi więcej jakby. I nie mogę w dany konkretny szczególik kliknąć. Miałem z tym problem. Może coś źle ustawione mam, nie wiem, nie mówię, że ten, ale może. Natomiast tutaj w Windowsie mogę sobie po konkretnych przyciskach, polach nawigować i nie ma z tym większych problemów. Tutaj na przykład pod jednym, jakby jeden obiekt widzimy jako dwa albo trzy pola wyboru i przycisk jeszcze. I w sumie nie wiem po czym mam chodzić tak naprawdę. Ale może to jest też to, że ja nie mam doświadczenia w myszce NVDA-owej aż takiego, jakby trzeba by było mieć. Może tu jest też problem. Ja no nie bo mówię. Faktem, że ta myszka NVDA to jest takie narzędzie, do którego się trzeba mocno przyzwyczaić i z którym trzeba się po prostu gdzieś tam polubić. Ja powiem szczerze, ja się polubiłem już w miarę, natomiast no, to muszę przyznać, że to, że tam da się dotrzeć do jakiegoś obiektu za pomocą tego wskaźnika, to nie oznacza, że zawsze to jest wygodne, zawsze to jest intuicyjne. W 90, myślę, procentach dojdziemy do tego, do czego chcemy, zarówno tak, z poziomu tak. Nawigacji obiektowej NVDA, jak i z poziomu myszki w Windowsie, czy JOS kursora w JOSie. Niemniej jednak zawsze jest te 10%, no i też jeżeli na przykład chcemy kliknąć w jakąś konkretną grafikę, która jest niezaetykietowana, to kiedyś szczególnie było istotne, teraz chyba już nawet mniej, albo po prostu ja coraz mniej takich programów spotykam, ale kiedyś to przecież no, te programy czytające ekran to stały tymi plikami parametrów, że można sobie było kliknąć na przykład, nie wiem, w jakąś ikonę, która jest od lewej górnej krawędzi ekranu o współrzędnych takich i takich, można sobie było te ikony opisać, ona nie była żadną kontrolką, tylko to był jakiś tam fragment jakiegoś obrazka na przykład. No, tak to wygląda. Niemniej jednak to, jak się okazuje, coraz więcej tych współczesnych programów to już po prostu albo da się obsłużyć, albo się ich obsłużyć najzwyczajniej nie da. Ja chciałem też przeprosić użytkowników JOS-a. Nie mam niestety JOS-a ani kupionego, ani jakiegokolwiek.
i nie wiem, jak to pracuje w tym systemie. Powinno chyba dobrze, natomiast no, z reguły było tak, że coś, co działa jakoś przy Windows Eyes, działa lepiej przy JOSie, więc pozostaje mi tylko po prostu myśleć, że w JOSie to jeszcze bardziej jest dostępne niż w Windows Eye'u. Zobaczymy. A jeżeli ktoś miałby ochotę coś dopowiedzieć do tej prezentacji, właśnie, bo na przykład właśnie używa Defraglera z JOS-em albo z NVDA, tak, i tak ma jakieś swoje sposoby na rozwiązanie różnych kłopotów z tą aplikacją, to oczywiście może do nas dzwonić, może także pisać. 123 834 835 to telefon, tyflopodcast.net, pisane tyflopodcast.net to Skype. No to, Robercie, zapraszam. Więc tak, program instaluje się standardowo. Najpierw wybieramy język, potem przechodzimy przez kreator instalacji. Mamy opcję zaawansowaną, tutaj możemy zaznaczyć, czy chcemy zastąpić eksplorator Windows. No nie eksplorator Windows, tylko defragmentator Windows systemowy. Oczywiście defragmentator jak najbardziej jest w systemie. Z tym, że po prostu, jeżeli użyjemy z eksploratora komendy defragmentu i z właściwości, to otworzy nam się defragler, a nie eksplorator, a nie defragmentator systemu. Ale do defragmentatora systemu tak samo możemy dojść. To nie jest to, że nam to aplikacja nam dezinstaluje defragmentator systemowy. Nie, tylko po prostu aplikacja defragler robi się tak zwaną aplikacją domyślną. Co się dzieje? Można oczywiście można sobie włączyć tak zwane rozszerzenie eksploratora Windows, czyli można na przykład zeskanować plik bądź folder z eksploratora Windows, z powłoki eksploratora. Mamy w menu defragler, możemy rozwinąć to i zeskanować, co nam potrzeba zdefragmentować, plik bądź folder. To takie ułatwienie po prostu z rozszerzenia eksploratora. Instalujemy, no może nam się zainstalować Google Chrome i Toolbar, ale nie musi, w zależności od tego, jak będziemy instalować to, jak bardzo uważnie. Natomiast mówię, dla tych, którzy mają już zainstalowany CCleaner bądź Recuve, bez tych aplikacji Defragler zainstaluje się nam tak samo bez tych uciążliwych aplikacji. Defragler jest w wersji i 32, i 64-bitowej. Jest dla systemów, począwszy od XP dla wszystkich edycji, po serwerowe. Oczywiście jest darmowy dla użytkowników domowych, żeby nie było, ale wspiera, mówię, wszystkie systemy i te 64-bitowe także. W systemie 32-bitowym instaluje się C Program Files, ale w systemie 64-bitowych tak samo w C Program Files, nie w C Program Files x86, żeby nie było, więc tak się instaluje. Ja już ten program zainstalowany mam już od X czasu, bo akurat tego programu używam od czasu do czasu, bo naprawdę się przydaje. No i przejdźmy sobie do prezentacji tegoż oprogramowania już, ponieważ no instalację omówiłem tak jako tako, nie będziemy już tego instalować. Defragler włączam. Oczywiście w programach, jak się nam Defragler zainstaluje, to mamy Defragler homepage, czyli stronę główną, i wyinstalowanie programu. Takie trzy ikonki. Homepage to pomoc, która jest średnio dokładna, która jest czytelna, też bardzo, bardzo tak jak ja nie lubię. Mnóstwo odsyłaczy, mnóstwo jakichś linków takich, gdzie trzeba gdzieś tam przejść. Nie wiem, może ktoś lubi taki sposób, taki schemat prezentowania pomocy. Ja wolę konkretne opisy. A nie, aby się dowiedzieć, kliknij tu, aby się dowiedzieć, kliknij tu. I tak człowiek klika. Tym niemniej dla was przeszedłem tę pomoc, prawda, żebyście wiedzieli, jak to wszystko działa. Więc włączamy program Defragler.
No i teraz mówi właśnie, co ja tu mam w komputerze i tutaj mówi od razu już dysk lokalny C. Dysk lokalny C, typ nośnika SSD NTFS, pojemność 238, 4 GB zajęte miejsce 66, 3 GB 28, wolne miejsce 172, 1 GB 72, fragmentacja nieznany stan, gotowy 1 z 4. No i tak, i mówi właśnie, ile mam zajęte, ile mam wolne, ile to jest procent wolnego miejsca, ile zajętego. Ja jeszcze tylko powiem, że defragmentator systemowy defragmentuje pliki. Że trzeba mieć 15% wolnej powierzchni na dysku, żeby on to zdefragmentował, żeby zaczął w ogóle defragmentować. Przy defraglerze nie jest to wymagane, on najwyżej powie, że nie jest wystarczająco i że ta defragmentacja może nie być optymalna, ale defragmentuje tak jak może po prostu. Nawet wystarczy mieć 5% wolnego miejsca na dysku. I teraz co tu mamy? Właśnie mamy tutaj dyski i też opis systemu, jaki tam używam, tam Windows 7 i tak dalej, tam. Pod tabulatorem mamy... Dysk C, zakładka. To jest zakładka właśnie dysk C. Analizuj przycisk. Potem jest przycisk analizuj, to za chwilę zrobimy. Optymalizuj przycisk. Optymalizuj się o tym, co mówię, czyli... Dla dysków SSD nie ma przycisku defragmentuj, tylko optymalizuj. Pomoc online, pole statyczne. Pomoc online. Sprawdź aktualizację. Aktualizację. Dysk lokalny C, typ nośnika SSD NTFS. Dysk lokalny C. Teraz schodzimy strzałką w dół. Nowy typ nośnika HDD NTFS, pojemność 931. HDD NTFS, widać, że jest magnetyczny. I tutaj mamy pod tabulatorem. Analizuj przycisk. Analizuj. Defragmentuj. Defragmentuj, czyli nie optymalizuj. Analizuj zakładka. Ale mamy, tutaj też mamy zakładki. I mamy zakładki dysk. Lista plików. Lista plików. Szukaj. Szukaj. Mapa dysku. Mapa dysku. Status. Status. Statystyki. Statystyki. Mapszu plik. Po tych zakładkach poruszamy się strzałkami. I teraz. Na dysku C mamy, znaczy nie na dysku C, na tej zakładce od dysku, to po prostu mamy dane o tym dysku C. Po prostu, co tam jest i tak dalej. Lista plików. Analizuj przycisk, zakładka. Lista plików. Na liście plików. Analizuj przycisk. Mamy pliki, które według analizy będą najbardziej niepofragmentowane, albo będą wymagać defragmentacji, albo będą pliki, które będą zdefragmentowane już po fragmentacji. Tu się będzie to pojawiać. Natomiast tabulatorem mamy tak samo przycisk analizuj. Pomoc online, pole statyczne, aktualizacje. Sprawdź pole statyczne, nowy typ nośnika HDD NTFS, zakładka, analizuj przy pomoc online, pole sprawdź aktualizacje, pomoc, analizuj przycisk. Natomiast myszką jak zrobię... Zero, act, dysk, nowy def, roboczy, dysk, def, nazwa, plik, analizuj przy, defragment, wstrzymaj, przyć, zatrzymaj, przy, pomoc online, sprawdź aktualizacje, pomoc, def, analizuj, nazwa, plik, dysk, def, nazwa, analizuj, nazwa pliku, plik, rozmiar, typ, data, modyfikacji, ścieżka. Nazwa pliku, rozmiar, typ, data, modyfikacji, ścieżka. Tego, w tej chwili nie mamy żadnych plików, ale jak zaraz zrobię analizę, to się pliki powinny nam pojawić i można zobaczyć po prostu na tej zasadzie, jakie pliki wymagają defragmentacji. I na przykład można się na danym pliku zatrzymać, kliknąć myszką i zatrzymać i wtedy z prawokliku na przykład wybrać, żeby on ten plik próbował zdefragmentować. Jak najbardziej się da. Czyli możemy w tym momencie nie cały dysk, ale na przykład jeżeli tak. mamy jakiś duży plik, na przykład kilkugigabajtowy jakiś, nie wiem, obraz czy jakieś archiwum i chcemy z nim pracować, no i okazuje się, że strasznie wolno nam się to wczytuje, strasznie wolno to działa, to można spróbować ten konkretny plik zoptymalizować po prostu defragmentując tak. to. Ale tutaj w pomocy przeczytałem, że nie... poleca się defragmentacji dużych plików, ponieważ to po prostu z jakiegoś powodu nie wychodzi, ale to jest inna kwestia. Można próbować, tak? Że się nie poleca, to jest inna rzecz, ale próbować zawsze można, natomiast na pewno poleca się defragmentować pliki tam, gdzie są na przykład, gdzie się podaje na przykład pliki baz danych, pliki maili. Załóżmy, jeśli mamy katalog, załóżmy Thunderbirda,
to możemy to aktualizować. Nie aktualizować, tylko defragmentować, po to, żeby nam się szybciej wczytywały te wszystkie małe pliczki mailowe, jeśli ich mamy dużo. Inna rzecz, że sam program pocztowy też defragmentuje swoje bazy, robi im tak zwane kompaktowanie. Tak, to jest, ale większość to jest programów troszeczkę pocztowych, ale to jest trochę co innego, tak, to jest jakby to jest jakby na niższym trochę poziomie względem tego programu pocztowego, a tak. I tak te wszystkie dane, czy bazy danych, czy jakieś inne rzeczy są po prostu zapisywane w formie plików. W formie tego, w środku tego pliku jest gdzieś tam jakaś konkretna struktura danych oczywiście, która też może mieć swoje śmieci, niemniej jednak co plik, to plik i pliki też warto czasem najzwyczajniej w świecie zdefragmentować. A poza tym czasami jest tak, że nie chce nam się defragmentować całego dysku, bo mówimy, no po co, zdefragmentujmy sobie tylko, załóżmy, cały Windows system, tak? No bo to najczęściej jest używane, albo sam tylko katalog C i bez niczego, albo no nie wiem, no to co uważamy za stosowne, bo defragmentacja całego dysku może trwać dość długo, tak? Bo może trwać dość długo, zwłaszcza jak mamy na przykład dysk zdefragmentowany w 60%, tak? Albo 70%. Wtedy już defragmentacja trochę trwa. Nawet przy komputerze bardzo takim rozbudowanym. Więc to jest lista plików. Do tej listy plików przejdziemy, jeszcze wrócimy. Zakładka. Szukaj. Szukaj. Kolejna rzecz. Analizuj przycisk. Tak samo z tabulatora mamy analizuj, defragmentuj, pomoc, aktualizację, sprawdź aktualizację, nowy D, zakładka, analizuj przycisk, defragment, pomoc, ominę, sprawdź aktualizację, nowy D, zakładka, analizuj przycisk. I tutaj się nic nie dowiemy. Natomiast w momencie, gdy będziemy myszkować, czyli... Lewo klik akcji, dysk, nowy D, roboczy, dysk, D, parametry wyszukiwania, pole... Parametry wyszukiwania mamy, o proszę. Tego już tam nie widzi. Ani NVDA... Przynajmniej tak jak ja próbowałem, nie uważam się za jakiegoś eksperta w NVDA, więc zawsze możecie coś mi dopowiedzieć, coś mi tego, ale nie mogę dojść do tego pola. Parametry wyszukiwania. Większe niż pole wyboru nieoznaczone. Większe niż... Szukaj przycisk niedostępny. Potem mamy szukaj. 10. 10 mega. MB. Mniejsze niż pole wyboru nieoznaczone. Oczywiście te mniejsze, większe, to wszystko można sobie regulować. I w te 10 MB też można to, że mniejsze, można sobie ustawiać te rzeczy. 10 MB. Nazwa lub ścieżka zawiera pole wyboru nieoznaczone. Nazwa lub ścieżka zawiera. Wyszukaj również niepofragmentowane pliki, pole wyboru nieoznaczone. Wyszukaj również niepofragmentowane pliki. Analizuj przycisk. I potem już się zanalizuj, wiadomo. Po co to jest? Ano po to, że na przykład chcemy sobie zdefragmentować tylko pliki z rozszerzeniem JPG. Albo tylko pliki z rozszerzeniem .exe. Albo tylko pliki z rozszerzeniem EML, czyli wiadomości pocztowe. Ja dlaczego mówię o plikach JPG? No to są generalnie zdjęcia i czasami te zdjęcia są małej słabej rozdzielczości, są małe i w niektórych folderach możemy ich mieć naprawdę długo. Dużo, przepraszam, możemy mieć ich naprawdę dużo. I w momencie, gdy przeglądamy je przez podgląd systemu Windows, taki najprostszy, to te pliki mogą nam się ładować trochę czasu, jeśli naprawdę mamy bardzo dużą defragmentację. Dlatego, że one są po prostu małe i ta głowica musi naprawdę się napracować, żeby je wczytać, pomimo tego, że naprawdę zajmują mało miejsca. Ale... I na przykład po to właśnie jest te parametry wyszukiwania. Niestety te parametry wyszukiwania są właśnie takie dziwne, że ten fokus tam zjeżdża. W momencie, gdy ja jestem na tym polu edycji, to ja mogę kliknąć myszką i wtedy tam jestem w tym. Tak samo pole wyboru, jak oznaczę, wyznaczę, ale w momencie, gdy nacisnę tabulator, to wylatuje z tego. Wylatuje nam, tak jakby to było niewidoczne dla tabulatora. Nie wiem, dlaczego tak jest, coś nie dopracowali. Albo dopracowali, albo tak miało być, nie wiem. No w każdym razie tak niestety jest i dlatego właśnie pokazuję Państwu ten program przy pomocy Windows'a. Może w JOS-ie jest to inaczej. Nie wiem, nie mam programu JOS. Może ktoś zadzwoni, powie. To jest a propos szukania. Szukanie. Mapa dysku. Mapa dysku. Analizuj przycisk. Nad mapą dysku za bardzo nie będę się rozwodził,
Powiem tylko tyle, że tak samo spod tabulatora nie jest dostępna, ale z myszki mam coś takiego. Kolory. Pusty przycisk. Plik stronicowania przycisk. Niepofragmentowany niska zajętość przycisk. Pliki aktualnie odczytywane przycisk. Pliki odczytywane, aktualnie odczytywane, niska zajętość. Niepofragmentowany, stronicowania przycisk. Plik stronicowania. To wszystko jest czytane spod myszki. I teraz naciśnięcie przycisku pokazuje nam na mapie, na tym wykresie, czy jak tam zwał, kolorem tego obszaru, który chcielibyśmy zobaczyć. Według mnie jest to wizualne totalnie i no tylko po prostu pokazuje, że to tak mniej więcej wygląda, ale mi z mapy dysku nie udało się nic generalnie odczytać, ani nie udało mi się z niej skorzystać. Zresztą w instrukcji do Defraglera jest napisane, że to jest, że to pokazuje po prostu visually, znaczy wizualnie całą strukturę dysku, jest dużym ułatwieniem. No podejrzewam, że dla osób widzących, prawda? No ale pokazuje, żeby nie było. Tabulatorem nie mogłem dojść, myszką dochodzę tutaj. Tak to mniej więcej wygląda. Fragment pomocą inne sprawdź akt, nowy detyk, nośnika, zakładka. To mieliśmy zakładkę mapy dysku i myślę, że do mapy dysku już nie będziemy wracać, bo no, naprawdę nie udało mi się nic z niej wnioskować. Status. Status to jest interesująca pozycja i ona już nam działa spod strzałek. Status to jest tam, to jest to, gdzie odczytujemy sobie komunikaty smart. Komunikaty właśnie smart, czyli oprogramowania od dysku. I teraz co tu mamy? Analizuj przycisk, defragment pomocą inne pole. Cały czas jestem pod tabulatorem. Sprawdź aktualizację. Nowy detyk nośnika HD2DC WD10L630 AB1000. WDC-WD10 to jest mój dysk twardy, jeden z dysków magnetycznych. Czyli tu jest jakby pokazany ten model dysku i teraz będą poniżej tak. Jego konkretne parametry, tak? Dokładnie. Jeden, nazwa atrybutu, częstotliwość pojawiania się błędów podczas odczytu, raz prawdziwa wartość 0, obecna wartość 200, najgorsza 200, progowa 51, raz 0x00000000000001/17. Wiem, że mamy 17 tych parametrów. No jak widać, ten dysk WD jest w stanie nie najgorszym, ale też nie najlepszym. Przy nazwa atrybutu czas rozpędzania się talerzy dysku, prawdziwa wartość 6758 ms, obecna wartość 184, najgorsza 173, progowa 21, braw 0x00z4. Nazwa atrybutu ilość cykli start stop, prawdziwa wartość 1165. Nazwa atrybutu ilość alokowanych sektorów, prawdziwa wartość 0, obecna wartość 7. Nazwa atrybutu liczba błędów operacji pozycjonowania, prawdziwa wartość 0, obecna wartość 200, najgorsza 9. Nazwa atrybutu liczba godzin pracy dysku, prawdziwa wartość 406D14H, obecna wartość 87, najgorsza 87, progowa 0x00000000200. Nazwa atrybutu liczba próg uruchomienia osi napędowej dysku, prawdziwa wartość 0, obecna wartość 100, najgorsza. I takich komunikatów mamy dosyć sporo. Natomiast co mogę powiedzieć? Też musimy tutaj pomyszkować troszeczkę. Zaraz powiem, o co chodzi. Lokalny CSS, nowy DHDDNTFS 931 5GB691 1GB74244GB26, nieznany, gotowy. Roboczy HDDNT, dysk, lista plików, szukaj mapa dysku, status, statystyki. I nazwa atrybutu, prawdziwa, obecna warto. 1, częstotliwość pojawiania się, 0, 2. 3, czas rozpędza, 4, ilość, 5 i 7, 9, 10, liczba 11, liczba 12, stopis urządzenia, status, dobry, temperatura 36C. Status, dobry, temperatura 36C. I o ile do temperatury możemy się dostać strzałkami, bo to będzie jeden z atrybutów, to tego, czy ten dysk jest dobry, czy niedobry, to już nie przeczytamy bez myszki. I to jest właśnie to. Więc opłaca się nam to pomyszkować też, bo po prostu schodząc sobie w dół myszką, możemy przeczytać, że ten dysk D mamy na przykład dobry, czy słaby, czy średni, czy wymagający... No, ja w tej chwili mam tylko same dobre, więc tutaj, że tak powiem, nie mogę więcej. Opis urządzenia. WDC, WD10, opis 6, urządzenia. 3, oprogramowanie 80.00. Numer seryjny. Interfejs serial. Interfejs serial. Transferu.
Seria SATA 300. SATA 300. Litery dysków D. Rozmiar bufora niewspierany. Rozmiar bufora niewspierany. Prędkość obrotowa niewspierany. Prędkość obrotowa niewspierany. Analizuj przycisk. I potem mamy już analizuj. Tego nie przeczytamy po prostu bez myszki, tylko to możemy przeczytać niestety tylko myszką, a nie za pomocą strzałek. I teraz tak, czym, jeżeli chcemy odczytać status dysku danego. Zakładka. Analizuj przycisk defragment pomocowi net sprawdź aktualny nowy decyd nośnika HDDN. Teraz jesteśmy w tym dysk lokalny CT. Bo chcemy na przykład odczytać dysk status dysku C. To jesteśmy przy tabulatorem, schodzimy strzałką w górę i jesteśmy na C. Po prostu chodzimy sobie strzałkami po liście dysków, a przedtem mamy sprawdź aktualizację. Dialog pole statyczne. Mamy sprawdź aktualizację. Pomoc online, pole statyczne. Pomoc online. Sprawdź dysk lokalny CT nośnika. I teraz to już mam ADATA, czyli ten dysk SSD, który mam cały czas w komputerze. I tutaj mam 22 parametry i tak samo mogę przeczytać sobie strzałkami. Jaki ten dysk jest. Czyli tutaj się poruszamy właśnie Shift Tab i Tab między tymi dyskami. Bo w ogóle to wygląda po prostu tak. Zakładka. Teraz mamy zakładkę. Statystyki, status. Status. Mapa dysku. Mapa dysku. Szukaj. Lista plików. Dysk C. To są zakładki. I potem jak idziemy tabulatorem. Analizuj przycisk, optymalizuj przycisk pomocowi, sprawdź aktualizację. Sprawdź aktualizację. Dysk lokalny C, i teraz możemy chodzić, jak jesteśmy na dysk C, to teraz możemy chodzić strzałkami w dół. Nowy dety. Robocze. Nowy dety. Dysk lokalny C. Dysk lokalny C. I możemy sobie chodzić właśnie po dyskach. I wtedy możemy wybierać, czy mamy defragmentować, który i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I jak rozumiem, jeżeli podświetlimy sobie dysk D, to później ta zakładka będzie się nazywać dysk D, tak? Tak, zakładka będzie się nazywać dysk D, ale w statusie, jak przejdziemy sobie do zakładki status, to będzie nam, to będzie już wyświetlony, będą wyświetlone parametry od dysku D. Okej. Okay. I teraz między tymi parametrami, między tymi właśnie, można sobie to łatwo zobaczyć. Nawet jeśli jesteśmy na zakładce status, a będziemy mieli te pole sprawdź aktualizację, to żeby przejść na następny dysk, to wybieramy tabulator i strzałkę w górę, albo strzałkę w dół, w zależności jaki dysk chcemy. I potem tabulatorem sobie dochodzimy do danych, do danych atrybutów i odczytujemy sobie komunikaty smart. Na temat komunikatów smart nie będę się rozwodził, bo dla każdego dysku są one indywidualne i każda firma ma je indywidualne. Z tego co wiem, Defragler ma w bazie te komunikaty i jak coś będzie nie tak z dyskiem, to nas poinformuje. Ja nie mam tutaj złego dysku, więc niestety nie mogę Państwu tego pokazać aż tak. Mamy jeszcze kolejną zakładkę. Optymalizuj pomocowi, sprawdź dysk lokalny CT. Mamy sprawdź aktualizację. Dysk lokalny CT. Tam mam dysk lokalny. Zakładka. I teraz mam tą zakładkę. Lista plików. Dysk C. Lista plików. Mapa dysku. Mapa dysku. Status. Statystyki. Statystyki. Statystyki to ostatnia zakładka. Analizuj przycisk. I tak samo trzeba po nich chodzić myszką, przynajmniej w tych obu programach, które mam. Bo tak samo mamy z tabulatora. Analizuj, statystyki dysku. Wydajność dysku. Wydajność. Ten miesiąc. Benchmark wszystkie dyski, przycisk. Benchmark wszystkie dyski, czyli można zmierzyć wydajność wszystkich dysków. Analizowany 4 C D E. Wykonanych optymalizacji 0. Zoptymalizowane dane 0. Wykonane komendy trim 0. Analizuj przycisk. Wykonane komendy trim, czy pofragmentowane, czy nie. Wykonane komendy 0. Zoptymalizowane dane. Czy zoptymalizowane dane, jakie i tak dalej. 4. Zanalizuj benchmark ten miesiąc. I co tu jeszcze można zrobić? Wydajność ten miesiąc. Można zrobić ten miesiąc. Statystyki dysku ten miesiąc. Lista rozwijana 3 z 5. Ten tydzień 2 z 5. Jak kliknąłem w ten miesiąc myszką z Windowsa,
to mogę tutaj strzałkami ten tydzień, dzisiaj, jeden, dzisiaj, ten tydzień, ten miesiąc, ten rok, cztery, ten rok, wszystkie, pięć, pięć, wszystkie, ten, rok, ten miesiąc, ten trzy, miesiąc jest domyślnie. Natomiast w momencie, gdy chodzę po tym tabulatorem, niestety, przykre, ale to nie jest widoczne i muszę po prostu to kliknąć i dopiero wtedy mogę, bo w momencie teraz nacisnę tabulator. Benchmark wszystkie dyski, przycisk. Mam benchmark wszystkie dyski. Zakładka. Analizuj przycisk, optymalizuj przycisk. Ale potem mam znowu analizuję tutaj. Pomocowine pole, sprawdź aktualny dysk lokalny, cetyt, nośnik, statystyki dysku, te benchmark wszystkie dyski, przycisk, zakładka. Analizuj przycisk. I już nie mam tutaj tego, ten miesiąc, ten dzień. Tutaj się różni troszeczkę, bo w NVDA jest widoczne ta zakładka, ten miesiąc. Ten miesiąc, ten tydzień, ten to akurat jest widoczne. Jest to widoczne jako przyciski opcji, tutaj jako takie tylko wybory, po prostu, które można sobie zrobić. No ale po prostu to jest tylko chyba jedyna różnica, którą udało mi się tu zachować. No i teraz może przejdę do analizy, zanim... Optymalizuj pomocowinę, sprawdź aktualny dysk lokalny, cetyt, nośnik. Dzisiaj nie będziemy... Statystyki dysku, ten dwa, dzisiaj jeden z pięć. Ten tydzień, dwa, ten miesiąc, benchmark, wszystko, zakładka, status, mapa, szuflik. O właśnie, już wróciłem do tego głównego, po to, żeby zanalizować. Dzisiaj nie będziemy defragmentować dysku, ponieważ ta defragmentacja trwa jednak, co by nie patrzeć. No i to nie wiem, co by musiało lecieć, nie wiem, ile, jak długa playlista, żeby to zrobić. A z twoich obserwacji, Robercie, ile czasu tak średnio obecnie trwa defragmentacja dysku? Oczywiście to wiadomo, że zależy od rozmiaru dysku i od stopnia jego pofragmentowania, ale ile tak mniej więcej na twoim sprzęcie musisz czekać, aż się dysk zdefragmentuje? Już mówię. Dysk terabajtowy, bo takie mam. Przy defragmentacji 16%, przy tym procesorze, który tutaj jest, czyli Intel Core i5-2500K, jeżeli jest to zdefragmentowane na 16%, defragmentacja trwa około 50 minut. Przy defragmentacji rzędu 50%, defragmentacja trwa około 1,5 godziny. Nawet trochę więcej. Natomiast defragler jest o tyle fajny, że można mu po pierwsze zdefiniować priorytet działania, po drugie można go zminimalizować i on tam może sobie w tle to robić. No a po trzecie, no jednak defragmentacja trwa, no co by nie patrzeć. No. Dłużej dysku systemowego, krócej dysków z danymi, ale też naprawdę sobie trzeba powiedzieć, że dysków z danymi, jeśli chodzi o defragmentację, nie trzeba aż tak często defragmentować, tak? Mamy pytanie od Patryka. A Patryk zapytał nas o następującą rzecz. Czy żeby zobaczyć parametry dysku, musimy za pierwszym razem zrobić analizę? Czy jest to konieczne, czy nie? I to znaczy, które parametry? Czy parametry smart? Czy parametry, ile on ma wolnego, ile zajętego? No tego nam Patryk nie powiedział, no ale przypuszczam, że chodzi o parametry smart. Parametry smart nie. Nie trzeba robić analizy. On to już od razu zczytuje. Natomiast ten procent zajętości i tak dalej, czy tam Procent zajętości... Nie. Procent zajętości od razu widać. Ale pofragmentowania natomiast to trzeba procent pofragmentowania nie, bo mówi stan nieznany. Ja zaraz przejdę do analizy, bo w tej chwili mamy taki komunikat. Analizuj przy zakładka dysk lokalny, cetyt, nośnika SSD, NTFS, pojemność 238 GB, zajęte miejsce 66, 3 GB, 28 wolne miejsce 172, 1 GB, 72, fragmentacja nieznany stan gotowy, widok listy 1 z 4. Fragmentacja nieznany stan gotowy. Zakładka, analizuj przycisk. I teraz zrobię analizuj. Odstęp, zatrzymaj przycisk. Analizuj przycisk. On już został zanalizowany, to jest dysk SSD, więc on bardzo szybko został zanalizowany. To jest nieporównywalnie szybciej niż dysk zwykły talerzowy. Zaraz będzie mogli talerzowy zrobić. Zakładka, dysk lokalny, cetyp, ale co tam powie teraz? Typ nośnika SSD, NTFS, pojemność 238, 4 GB, zajęte miejsce 66, 3 GB, 28, wolne miejsce 172, 1 GB, 72, fragmentacja 17, stan 17, stan
analiza zakończona. Czyli już wiemy, że fragmentacja jest, no jest, no jeżeli by to był dysk talerzowy, to trzeba by było to już zdefragmentować. Z racji tego, że jest dysk SSD, no to możemy sobie to odpuścić albo zoptymalizować. Szkoły są, jest szkół kilka, bo odnośnie optymalizacji to jeszcze będę mówił, bo tak naprawdę to nie wiadomo. Jedni mówią, że to jest złe, drudzy mówią, że to jest dobre. Powiem tylko tyle, że Defragler posiada możliwość optymalizacji dysków SSD przy pomocy plików, tak zwanych plików, techniki plików zerowych. Zapełnia się dysk po prostu plikami zerowymi o rozmiarze 0, które potem nie się kasuje, potem one są kasowane, ale ponoć po to je się zapełnia, żeby ten kontroler wiedział, gdzie ma pliki tak zwane, gdzie ma pliki zapisane i żeby sobie na nowo zremapował po prostu tam, gdzie ma zapis. Ponieważ w dyskach SSD nie ma głowicy, tylko jest kontroler, który nad tym całym flaszem sprawuje decyzję. No i po to, żeby mu ułatwić życie, no to tak się optymalizuje dysk techniką plików zerowych. Tak przynajmniej ma to zrobiony defragler. Czy to jest dobre, czy to jest złe? Kilka szkół jest, jedni mówią, że to jest źle, bo drudzy mówią, że to jest w ogóle niepotrzebne, trzeci mówią, że to jest po to, żeby dla starych systemów, które nie mają komendy trim, to po to to jest zrobione, a czwarci w ogóle nie mają zdania, więc ja już sam nie wiem, chyba albo bym musiał więcej poczytać gdzieś o tym, ale prawdę mówiąc, za bardzo nie znalazłem. Co forum, to inne wypowiedzi. A zapytam, mało Robercie, tego, z ciekawości. Zapytam z ciekawości. A ty jakiej szkoły, ku jakiej szkole się skłaniasz? Defragmentujesz SSD, czy nie? Inaczej, ja nie defragmentuję SSD, ja optymalizuję, bo to jest nie defragmentacja, tylko optymalizacja. Okay. Czy optymalizujesz SSD? Ja optymalizuję SSD od czasu do czasu, ponieważ jednak jest troszeczkę szybciej. Ja powiem tak, w przypadku naprawdę użytkowników SSD to trzeba być maniakiem sekundowym, bo różnice są w szybkości działania na poziomie, proszę Państwa, sekund. To nie są minuty, to są sekundy, tak? Ale jeżeli nam się coś odpala, powiedzmy te 5 sekund szybciej, no jeżeli ktoś lubi, no to proszę bardzo, ta optymalizacja nie szkodzi, z tego co wiem. Tylko po prostu jest, no, ponoć w systemie 8.1. Ja nie wiem, nie mam tego systemu tutaj, to jest Windows 7. Jeśli mamy dysk SSD, w defragmentatorze systemowym jest komenda optymalizuj, a nie defragmentuj. Nie mam tego systemu, nie mogę potwierdzić, ale tak przeczytałem. Więc, że tak powiem, to jest troszkę nierozwiązane. Ale powiem tak. Nowy detyp nośnika HDD Fragmentacja, nieznany stan gotowy. Ja teraz specjalnie włączę analizę dla dysku talerzowego, żebyście zobaczyli, ile trwa analiza dysku talerzowego. Zakładka, analizuj przycisk. Włączam. Odstęp, zatrzymaj przycisk. Analizuj przycisk. O. I już się skończyło. Ale to nawet szybko. No, rzeczywiście trochę dłużej niż w trochę przypadku dłużej. SSD, zakładka, ale to też nie była jakaś tam bardzo kosmiczna wartość, jeżeli chodzi o ten czas. Tak, ale zaraz się dowiesz dlaczego. 1 GB 74, wolne miejsce 244, GB 26, fragmentacja 4, stan analiza zakończona. Fragmentacja 4, tylko 4% defragmentowanych plików, dlatego ta analiza nie była taka długa. Czyli musiałeś go niedawno defragmentować. Nie, po prostu to jest dysk z danymi. On nie jest tak często używany jak dysk systemowy. Tam nie ma tak częstych zapisów, odczytów. Tam po prostu są dane zarchiwizowane. Raz wgrane, czasami się zmieniają, ale tylko tyle.
Rozumiem. Powiedzmy sobie szczerze, że najbardziej na defragmentację podatny jest tak naprawdę dysk C. Ten dysk systemowy, tak? On jest no tak, bo tam są wszelkiego rodzaju pliki tymczasowe, wszelkiego rodzaju aplikacje zapisują sobie co rusz to nowe wartości, gdzieś tam jakieś zmiany dokładnie, w rejestrze i inne takie. Ewentualnie, druga rzecz, pliki, na których trzymamy tak zwane torenty, na których ściągamy torenty. Te pliki, te dyski też się defragmentują częściej. Tak, bo torenty to jednak to są pliki, tam jest często sporo tych różnego rodzaju plików, a nawet nie tyle plików, co po prostu te torenty, ten plik torrentowy, który nam się jakby scala, on powstaje z mnóstwa fragmentów ściąganych z różnych miejsc, tak. I często jest odczyt, często jest jakiś zapis i po prostu nam się to robi. Niestety w ogóle protokół torrent sam w sobie to jest protokół, który dosyć mocno wymaga, zarówno jeżeli chodzi od naszego sprzętu sieciowego, jak i także od dysku, bo tam jest sporo operacji wejścia-wyjścia i zarówno tych takich sieciowych, jak i dyskowych. Dokładnie. I niestety tutaj nam się to może szybciej defragmentować. No, natomiast w przypadku dysków archiwalnych z danymi to naprawdę defragmentacja jest tutaj bardzo wolna. I teraz powiem, im większa defragmentacja, tym dłużej trwa analiza. To jest, nie ma to przełożenia na dyski SSD, żeby nie było. To nie jest tutaj tak. I teraz, ja jeszcze przejdę wyżej do tego dysku SSD. Dysk lokalny C, typ nośnika SSD, NTFS, pojemność 238, 4GB zajęte miejsce 66, 3GB 28, wolne miejsce 172, 1GB 72, fragmentacja 17, stan analiza, zakładka. Fragmentacja. Lista plików. I wejdę teraz do tej listy plików nieszczęsnych. Analizuj przycisk pomocą inne polec, sprawdź aktualny dysk lokalny C, typ nośnika, zakładka, analizuj przycisk. Nic nie mogę z tego zrobić pod stabulator, ale weźmiemy dysk, sobie. Roboczy dysk C, nazwa plik, trask 16309. 400 16 000 nazwa. Tu są pod myszką te pliki w liście plików. O czym ja mówię? Tutaj mamy, dzięki tej liście plików, możemy sobie zdecydować, co chcemy zdefragmentować, a co nie. To się nam w tej chwili po analizie pokazało. Czyli nie musimy defragmentować całego dysku, bo wtedy nam tylko się pokazało nazwa pliku i koniec. Ja spróbuję kliknąć lewą myszką. Lewy dysk CNFX full GDRMZZ, liczba fragmentów 3222, rozmiar 208392 KB, typ plik MZZ, data modyfikacji 2013-09-12-14-41, ścieżka C, Windows, Microsoft, NBT, Framework 64-30-319-CTV-4-5-50-900 zdefragmentowany na 3000 ileś tam kawałków. 7354 pliki są zdefragmentowane na tym dysku. Ale teraz co ja chcę zrobić? Naciskam menu kontekstowe. Menu defragmentuj podświetlone. Defragmentuj podświetlone. Defragmentuj zaznaczone, niedostępne. Zaznaczone. Żeby to było dostępne, musiałbym na tym pliku nacisnąć spację. Przenieść podświetlone na koniec dysku. Przenieść podświetlone na koniec dysku, to mogę też zrobić. Przenieść zaznaczone na koniec dysku, niedostępne. To nie mogę musiał zaspacjować. Zaznacz podświetlone Z. Zaznacz podświetlone. Zaznacz podświetlone, niedostępne, podświetl folder, rozwijane. Podświetl folder. C Windows, C Windows, Microsoft, N, C Windows, Microsoft, NBT, Framework 64, C. C Windows, Microsoft, NBT, Framework 64, V4, 0, 30300. Coraz większa ścieżka. C Windows, Microsoft. C Windows, C. I potem tak samo C i tak dalej. Otwórz folder zawierający. Otwórz folder zawierający ten plik. Zapisz listę do pliku tekstowego. Zapisz listę do pliku tekstowego. Zapisuję całą listę po prostu. Zapisuję całą listę tych plików wymagających defragmentacji do pliku tekstowego. Może nam się przydać. Benchmark pliku B.
benchmark pliku, czyli wydajność, jak szybko jest wczytywalny. Defragmentuj podświetlone. I potem mamy znowu defragmentuj podświetlone. Z racji tego, że jest to dysk SSD, no my nie będziemy tego defragmentować, no bo niestety defragmentacja dysku SSD skraca jego żywotność. Nie wiem o ile, ale nie bardzo bym chciał to sprawdzać, z racji tego, że no chciałbym, żeby jeszcze ten dysk mi troszkę pochodził. Raczej będę optymalizował, jak coś najwyżej po prostu później się to... No ale optymalizacja też trochę trwa, żeby nie było. Jest krótsza niż defragmentacja, ale... Więc to jest coś takiego. Dysk lokalny C, nośnika SSD, NTFS, pojemność, zakładka. Ale już po prostu nam tabulator, jak nie klikniemy w to, tabulator nam wyszedł z tej listy plików. Dysk, lista plików. Lista plików. I znowu muszę w ten klikać w dany plik, żeby na tej liście się znaleźć. Ja nie wiem, to jest prawdopodobnie problem z fokusem albo z czymś takim. Dysk, teraz może z menu, z alta lewego mamy takie menu jak akcja, ustawienia, pomoc, system rozwija, akcja, akcja i w menu akcja mamy analizuj dysk, analizuj, optymalizuj dysk, optymalizuj, szybka optymalizacja dysku, szybka optymalizacja, czyli optymalizacja taka bardzo pobieżna, ale szybka, ale bardzo pobieżna, mało efektowna. Defragmentuj dysk. Defragmentuj dysk. Można. Szybko defragmentuj dysk. Szybko defragmentuj dysk. Też pobieżnie, bardzo, bardzo tak, no szybko, ale no coś za coś, tak? Defragmentuj folder. Dialog. Defragmentuj folder. Defragmentuj plik. Defragmentuj plik. Advanced V rozwijane. Advanced, czyli zaawansowane, nie przetłumaczono. Sprawdź dysk. Sprawdź dysk. Ta komenda używa standardowego, Windowsowego, krótkiego check disk. Tylko zaimplementowanego w defragler. Defragmentuj wolne miejsce. Defragmentuj wolne miejsce. To może być też o tyle ciekawe, zrobi nam więcej wolnego miejsca, poprzesuwa, co może poprzesuwać. Czasami przydatne. Defragmentuj wolne miejsce, dopuść fragmentację. Defragmentuj wolne miejsce, dopuść fragmentację. Ponoć lepsza metoda niż poprzednia. Sprawdź dysk. I potem sprawdź dysk. Wyjdzie. No i wyjście. Sprawdź dysk. Sprawdź dysk. Jeszcze zrobię sprawdź dysk. Proszę bardzo, nacisnę. Menu zamknięte, zatrzymaj przycisk. Zatrzymaj, trwa sprawdzanie. I jeszcze wyjaśnimy, to co w tym momencie Państwo słyszycie, to nie jest praca dysku Roberta, tylko po prostu coś za oknem. Zakończone. Nie wykryto poważnych błędów. Domyślny OK przycisk. Sprawdzanie zostało zakończone, nie wykryto poważnych błędów. Tak, to jest coś za oknem. Mamy lato. Co prawda nie mamy już temperatur rzędu thermal sensor error, ale mamy jednak temperatury dość wysokie. No, ale może nie aż takie, ale nie na tyle niskie, żeby zamknąć tutaj wszystko. Niestety nie dorobiłem się tutaj klimatyzacji, przykro, ale mam nadzieję, że Państwo jakoś to wytrzymają. Właśnie sprawdziłem dysk i nie wykryto poważnych błędów. Jest to po prostu zwyczajnie CHKDSK w trybie tylko do odczytu, tak jak wyczytałem z manuala, który jest na stronie internetowej Piriform. com/defragler. To można sobie tam poczytać. Teraz tak. Menu ustawienia. Akcja, ustawienia. Ustawienia. Opcje, dialog. Mamy opcję. Mapa dysku. Mapa dysku. Harmonogram. Harmonogram. Defragmentacja bot time rozwijane. Defragmentacja bot time. To może być bardzo interesujące. Służy to do tego, że możemy sobie zdefragmentować tą część dysku, która służy do uruchamiania komputera i no może nam to przyspieszyć uruchamianie komputera. Aczkolwiek nie musi. Zrobiono priorytet P rozwijane. Priorytet działania programu. Zamknij program podet. Priorytet P rozwijane. Defragmentacja bot time rozwijane. Bot time. Wyłączona, oznaczone. Wyłączona jest domyślnie. Dlaczego? Dlatego, że defragmentacja bot time odbywa się podczas restartu systemu.
ponieważ normalnie nie można tego zrobić podczas działania systemu z przyczyn systemowych, więc trzeba to zrobić podczas restartu systemu, dlatego robi się to albo raz i wtedy to będzie na zasadzie defragler nam defragmentuje bot time przy starcie systemu, po czym się wyłączy i włączy się normalnie nam system. Zawsze. Można zawsze. Wyłączona, oznaczone. A tutaj jest domyślnie wyłączona. Zawsze. Zawsze nie polecam, ponieważ będziemy mieli fajną sprawę. Nie wiem, po co to zrobiono, ale wtedy na pewno system będzie nam uruchamiał się dłużej, bo cały czas będzie defragmentowana ta sekcja bot time przy starcie systemu, więc że tak powiem, może nie do końca polecam te opcje. Czyli tak naprawdę coś, czego zadaniem miało być przyspieszenie pracy naszego komputera, nam ją w tym momencie, kiedy zaznaczymy tę opcję, zawsze zwyczajnie spowolni. Tak, aczkolwiek szkoły są dwie, ponieważ druga szkoła mówi tak. Niekoniecznie musi nam spowolnić to system, ponieważ jeżeli on będzie chciał się defragmentować, to on zobaczy, że jest wszystko dobrze i zajmie mu to najwyżej sekundę albo pół i znowu się nam uruchomi. Ja tej szkoły nie podzielam, nie podziela też tej szkoły Piriform i dlatego wyłącza tą opcję, preferuje, żeby to ustawić na raz, a zawsze jest wyłączone. Natomiast jeśli chcemy, możemy ustawić to na cały czas, prawda? No, daje taką możliwość program. Z racji, że minęła 20, to ja proponuję drobną przerwę muzyczną, nawet celem odświeżenia mojego gardła i potem wrócimy dalej do objaśniania programu. Nie wiem, co myślisz o tym, Michale. Jestem jak najbardziej za, a przypomnę tylko jeszcze, że Robert Łabęcki dziś na antenie Tyfloradia prezentuje program Defragler. Jak sama nazwa wskazuje, aplikacja ta służy do defragmentowania dysków twardych. To jest audycja na żywo, zatem możecie do nas dzwonić 123 834 835 bądź też tyflopodcast.net, pisane tyflopodcast.net. To pierwsze, co podałem, to jest nasz numer telefonu, telefon z krakowskiej strefy numeracyjnej, przypomnę, natomiast to drugie, to jest nasz radiowy Skype. A zatem bardzo serdecznie zapraszam do kontaktu. Wracamy za chwilę. To jest Tyflo Podcast. Powracamy do Was, powracamy do dzisiejszego spotkania z Tyflo Podcastem na żywo na antenie Tyflo Radia. No i powracamy do defraglera, czyli do narzędzia służącego do, jak sama nazwa wskazuje, defragmentacji naszych dysków twardych, tudzież optymalizacji, jeżeli mowa o dyskach SSD. Audycję razem ze mną dziś prowadzi Robert Łabęcki, który to właśnie prezentuje możliwości tej aplikacji. Zatem, Robercie, ponownie oddaję Ci głos. Ja powiem tudzież optymalizacji, tudzież szybszego uruchamiania komputera, tudzież różnych takich innych rzeczy pobocznych troszkę, no a tak zrobiono tę aplikację. Więc mamy menu za sobą akcja i menu ustawienia. Akcja, ustawienia, pomoc, potem mamy pomoc online, wchodzimy wtedy w ten pomoc, o której mówiłem na stronie internetowej. Legenda mapy dysku. Legenda mapy dysku. Tutaj są oznaczone, tutaj jak wejdziemy, tutaj mamy wszystkie kolorki i tak dalej, jak ta mapa się przedstawia, jak ją czytać. Dla nas opcja, że tak powiem, totalnie niedostępna, dlatego że mówi nam tylko niepodświetlony, niepofragmentowany, ale no to odpowiada, na przykład niepofragmentowany to jest jakiś tam kolor, jakiś tam bloczek, jakiś pasek, coś. Zanim, Robercie, przejdziesz dalej, to proponuję, żebyśmy odebrali telefon, bo dodzwonił się do nas Patryk. Witamy Cię, Patryku. I witam. I słuchamy. Właśnie dokładnie skorzystałem z przerwy muzycznej i postanowiłem sprawdzić nawigację z NVDA. To co ty, Rolabie, nie mogłeś kliknąć, ja mogłem kliknąć. No właśnie, więc... Ja powiem, w jaki sposób to zrobiłem. Przeszedłem na zakładkę wyszukiwanie, szukanie parametrów, czy jakoś... Nawet to mogę... Nie, to jest zakładka szukaj. Ja bym to mógł nawet chyba jakoś pokazać, bo nie, tylko, no, obawiam się, że mogłoby to nie być słychać, więc powiem, jak ja to robię. W momencie, jeżeli będę na tej zakładce, to tam robię sobie insert 7, czyli takie przeglądanie po linijkach jakby.
I potem idę siódemką cały czas, aż tam mi na przykład dojdę do tej opcji tam wyszukaj. I na przykład było coś takiego, że tam jak jest mniejsze niż, tam większe niż i tak dalej, coś takiego. On to nie czytał, że to są pola wyboru, ale w to mogłem normalnie kliknąć, robiąc insert slash i potem robić lewy przycisk myszki, po prostu w to kliknąłem i mi się to pojawiło w taki sposób, że ja mogłem za pomocą strzałek sobie tym sterować. Natomiast kwestia jest taka, bo ja miałem problem taki, że to tutaj, jak widzisz, Window Eye mi widzi konkretne pola wyboru, które mogę zaznaczyć i nie zaznaczyć, i konkretne pole edycji. A tutaj miałem na przykład coś takiego, że nie dość, że pole wyboru, to jeszcze pole edycji. Więc nie wiadomo, jak czy miałem wpisać to, bo to, że mniejsze, większe, to jeszcze pół biedy. Ale jeszcze tam jest zawiera i jeszcze parę innych takich. I tu już był problem. I tak samo mam, że po prostu mi pod insert 7 czytało jakby dwie lub trzy rzeczy naraz. Co na przykład w top info nie ma większego znaczenia, a nie mogłem tej szczegółowości dobrać tak do końca, że konkretne pole wyboru to, konkretne pole wyboru to. Dlatego wybrałem Window Eyesa. Tu mam ten problem. Jeżeli ci się uda to przeskoczyć, mówię, nie jestem zaawansowany w NVDA, prawda? Bo też mówię, ta myszka nastręcza mi czasami problem. Natomiast ona tutaj, zarówno i tak samo w TopNet Info, czyta mi troszeczkę za dużo. Bo czyta mi jakby całą linijkę, a mi potrzebny konkretną daną rzecz. No to próbuj, ale przecież jeżeli ci czyta nawet całą linijkę, to możesz na przykład nacisnąć, próbować użyć samej szóstki. I wtedy szóstka będzie ci się przełączała po poszczególnych słowach w tej linijce. I potem jak najdziesz na dane słowo, to robisz insert slash... Zawiera pole edycji. I robi mi zawiera pole edycji, a ja muszę kliknąć na samo zawiera. Bo jak kliknę na pole edycji, to mi to nic nie da, bo muszę zrobić pole wyboru ze znaczkiem zawiera i dopiero wtedy mogę tam cokolwiek wpisać. Mhm, no i to jest cały problem. Sprawdzę u siebie później. I dlatego zdecydowałem się jednak korzystać z Window Eye'a tutaj przy tej prezentacji. Ja nie mówię, że w NVDA się nie będzie dało tego zrobić. Może to naprawią też, ale może ja czegoś też, może ja coś źle robię, tak? Bo mówię, dla mnie ta myszka NVDA-owa jest taka, no jest taka, jaka jest, prawda? Dobrze, że jest insert 7, bo to jest już postęp, bo bez tego to w ogóle na przykład nie można było dojść. Załóżmy w TopNet Infie do tego wskaźnika, ile decybeli coś tam. To w bardzo zawierało. Dużej mierze i w dużej liczbie przypadków po prostu ratuje sytuację tak naprawdę. Ratuje insert sytuację, 7. Oczywiście. Także... Oczywiście. Natomiast tutaj miałem problem. Zawiera na przykład, bo to jest tak, pole wyboru zawiera i to muszę kliknąć i potem mam pole edycji i mogę wpisać. W momencie, gdy nie wpiszę pola wyboru, a tu mam taki problem, zawiera pole edycji, więc klikam w to i co? I po prostu nie działa mi, bo nie mogę, bo czyta mi jakby jedną i drugą rzecz naraz. A potrzeba mi zawiera pole wyboru i dopiero edycję, żebym mógł wiedzieć, w co to. Chyba wiem, o co chodzi. Wiem, o co chodzi. I dlatego ja się zdecydowałem na prezentację tego defraglera przy pomocy Window Eye'a. Tylko i wyłącznie. Po prostu jest bardziej szczegółowo, po prostu po obiektach skacze i nie ta mówi, myszka zwyczajnie jakby ułatwia nawigację po prostu w tym przypadku, w niektórych sytuacjach. No właśnie, a strzałkami, jak wiesz, nie da rady tutaj dojść. Strzałkami i tabulatorem. I też nie wiem dlaczego. No tak to zrobiono, może kiedyś coś wymyślą, może programu nie poprawią, ale przynajmniej poprawią coś. Ja się tak chciałem zapytać, tak w ramach wyjaśnień, czy im mniejszy procent jakby tego po analizie tego pofragmentowania, tym jest jakby, im jest mniejszy procent, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że muszę zdefragmentować? I na przykład czy to działa tak, że właśnie im jest większy na przykład tam procent, tam 70 przypuśćmy, jak jest 70 to jest bardzo źle? 70 czy jest już jest bardzo dużo, to jest bardzo źle i to jest długo. Aha.
Jeszcze 16 tak, to już jest dość długo. Tylko, że to jest dysk SSD i dlatego te 16 to jest takie mało tego, ale kwestia jest taka, że to jest długo, tak? Powiem tak, no 4% to jest mało, 3% mało, 2% mało, 5% można sobie odpuścić, 7% można sobie odpuścić. Natomiast to już przy 16, czy tu 17, to już jest trochę, już będzie ja szybciej. Ja czytałem właśnie takie opinie ludzi a propos dysków SSD, którzy właśnie piszą, że w ogóle, że wręcz przeciwnie, defragmentacja, że może się zdarzyć tak, że nawet defragmentacja może całkowicie uszkodzić dysk SSD. Znaczy, czyli uszkodzić może, nie wiem, ale skrócić jego żywotność, dlatego my nie defragmentujemy tego dysku, tylko, Patryku, jak dobrze słuchałeś, pokazujemy tylko na przykładzie po prostu, żeby było szybciej, ale nie defragmentujemy. I defragler sam z siebie, z interfejsu tego głównego, który jest dostępny spod klawisza Tab, nawet nie ma takiej możliwości, żeby defragmentować, jeżeli jest to dysk SSD. Możesz zdefragmentować dysk SSD z defraglera, ale tylko przez lewy Alt. I to już naprawdę wtedy musisz wiedzieć, co robisz i robić to świadomie. Tak, i dostajesz jeszcze dwa ostrzeżenia, że możesz zniszczyć dysk i tak dalej, i tak dalej. Także to nie jest tak. Tutaj możesz tylko zoptymalizować przy pomocy plików o rozmiarze zerowym. Ja już pokazywałem, wtedy masz w przypadku SSD masz optymalizuj. W przypadku dysku w tych innych masz defragmentuj, a tu masz optymalizuj. To jest całkiem inaczej, jest to w miarę zabezpieczone. Jak ktoś się nie uprze, to nie zdefragmentuje SSD. Ja się jeszcze zastanawiam, jak szybko mogłaby przebiec defragmentacja na przykład takiego pendrive'a. Jak na przykład, nie wiem, przypuśćmy takiego jednogigowego pendrive'a. Czy nie przebiegłaby... No pendrive to mamy taki dysk SSD, tak? I czy mamy potrzebę tego robić? Więc Patryku, jeżeli masz jakiegoś pendrive'a na zbyciu, który możesz poświęcić, no to zawsze możesz spróbować i się przekonać. Niemniej jednak tak, tych nośników nie zaleca się defragmentować. Pendrive to jest tak jakby SSD, więc pendrive'a się nie defragmentuje. Tak jeszcze, a propos było nawiązane tutaj było do Cleanera i się chciałem zapytać, bo nigdzie nie mogłem znaleźć, czy ten podcast o Cleanerze, audycja, jak był pokazywany Cleaner, ja tego nie słyszałem, więc się chciałem zapytać, czy to jest na stronie. Jeszcze nie, ale będzie. Podcasty są publikowane sekwencyjnie na stronie. Ci, którzy słuchają, trzeba po prostu dać, jeśli ktoś chce słuchać, niech słucha, prawda? Musi być do przodu, żeby słuchacze byli, a ci, którzy chcą pobrać ze strony, owszem, pobiorą, ale z pewnym opóźnieniem, bo to wszystko musi przejść proces, tak? Proces wytwórczy, odtwórczy, proces cięcia i tak. Przygotowawczy. Okej. Okay. Dobrze, Patryku, czy jeszcze jakieś pytania masz? To wszystko biorę się za defragmentowanie mojego dysku. Dobrze, tylko talerzowy defragmentuj, pamiętaj. Zobacz analizę. Tylko talerzowy, nie SSD. No właśnie. SSD nie polecamy, to był tylko przykład u mnie, że po prostu jest taki dysk, że pokazuje analiza, że on jest defragmentowany. Mojego 200 giga trwa bardzo długo, jeszcze się nawet nie skończyła. Nie wiem, o co mu chodzi. A jaki masz stopień analizy, znaczy stopień pofragmentowania? Nie sprawdziłem, ale jeszcze jest analiza i sobie analizuję. No to podejrzewam, że sobie trochę poczekasz, jeżeli go nigdy nie defragmentowałeś. Ja, jak pamiętam, defragmentowałem kiedyś dysk 2-terabajtowy, to no nie chcę skłamać teraz, ale chyba dzień, jak nie więcej, mi to zajęło. No jeśli i on był solidnie pofragmentowany. Rzędu 90%. On był solidnie pofragmentowany, no to... także... Tak, chyba. To mogło tak być. Ale potem efekt był pewnie... Był zauważalny, to fakt. Tak. Dobrze, Patryku, dziękujemy ci w takim razie za telefon. Sprawdź jeszcze tu NVDA z tym interfejsem. Sprawdzę i w razie czego napiszę w komentarzu. Dobrze, dziękujemy. Mi się nie udało tego do końca okiełznać, tak jakbym chciał, żeby to pokazać. Ponieważ jak się nie zaznaczy odpowiednich pól wyboru, to się nie wpisze w parametrach wyszukiwania tego, co trzeba. Na przykład. No tak. Mieliśmy telefon. Coś mi się tu dzieje. Audycja Tramtal 4 4-6. No, dzieje się. Spróbuj się połączyć z nami jeszcze raz, Robercie. Ale
Albo przełączyć syntezator, bo to ewidentnie u ciebie coś się z syntezą złego stało. Bo mnie dobrze słychać. Tak, ciebie słychać dobrze, ciebie słychać dobrze. Tu syntezator nam się... Zapamiętuj już karta dźwiękowa, głośniki, straci, recbej, syntezator, SMP, Windows, Strakout, SMP, lubka, JTK 18. I zaraz być może uda się naprawić. Zobaczymy, co się tu... No właśnie, takie rzeczy... Ja też jestem zdziwiony pierwszy raz, ale bez chochlików tutaj się chyba nie obejdziemy. No to nie dziwi, bo to troszkę nam popiszcie. Ustawienia syntezatora, o, już działa. Syntezatory SMP, Windows, Microsoft, listy 19 z 27. Być może jakiś błąd albo w sterowniku do Windowsa, do SMP, albo po prostu w sterowniku twojej karty dźwiękowej udało się wykryć w tym momencie. Tylko ciekawe, od czego to zależy. Ale to tak tylko nawiasem. Wróćmy do defraglera. Ewentualnie błąd jeszcze w innych rzeczach, bo to... Jak wiesz... A, szkoda gadać. Jesteśmy w menu... Akcja, ustawić pomoc, rozwinę. Pomoc online. Legenda mapy dysku, mało przydatna rzecz. Dla widzących jak najbardziej. Dla nas chyba niewiele, bo... O programie tutaj wiemy, że używam... Button 2, przycisk, menu zamknięte, dialog, defragler, defragler, V2, 18, 19, 64, oczywiście można rozszerzyć do wersji Pro, ale generalnie nic to nam nie da, ponieważ no, możemy sobie wydać pieniądze na wersję Pro i będzie sama się aktualizowała. Aha, i będzie miała chyba jeszcze monitor dysku, którego nie ma w wersji darmowej. I też chyba jest prawo do użytku komercyjnego w tym momencie. Komercyjnego, tak, oczywiście, tak, jak najbardziej. Tak, ale dla użytku domowego spokojnie wystarczy wersja darmowa, wersja standard. Mamy tu wszystkie opcje, które są potrzebne. Nie wiem, co tu jeszcze by można. Akcja, ustawienia, przejdźmy do opcji. Język polski, lista. Języków mamy mnóstwo, 27 bodajże. Interfejs metryczna, C, przycisk, opcji oznaczone 1 z 2. Interfejs metryczna albo... Interfejs imperialna, F, przycisk, imperialna. Interfejs metryczna, C. O co tu chodzi? Lewo, krzyk, ogólny, inter, polski, polisk, język, temperatura. Chodzi o temperaturę. Metryczna, C, przycisk, opcji albo oznaczone, metryczną, imperialna, F, albo... przycisk, opcji nieoznaczone. Imperialną. Uaktualnienia pole grupy. Nie wiem więcej, jak to powiedzieć. Może to Ale chodzi... to chodzi o nie. Stopnie Celsjusza i Fahrenheita? To o to chodzi? Co? Do końca nie wiem, ale tak mówi temperatura i albo imperialna, albo metryczna. Ja nie może tak. Nie przełączałem tego. Uczciwie automatycznie sprawdza aktualizację defraglera. Pokaż dyski, pole grupy. Uaktualnienia automatycznie spraw. Pokaż dyski SSD, pole wyboru oznaczone. Pokaż dyski SSD, wiadomo. Pokaż dyski, przenośne, pole wyboru oznaczone. Tak samo przenośne, czyli wszystkie dołączone. Pokaż odmontowane dyski, pole wyboru nieoznaczone. Odmontowane, to tutaj nieoznaczone, prawdopodobnie chodzi o dyski puste. Pokaż wysunięte dyski, pole wyboru oznaczone. Nie, to wysunięte. To nie wiem, odmontowane po prostu, ale to jest niezaznaczone. OK, przycisk, panuj, okay. Przycisk, ogólne, zakładka, tu mamy opcje ogólne. Co to jest metryczna, imperialna, nie wiem. Prawdopodobnie Ciocia może Wikipedia podpowiada, że rzeczywiście to są stopnie Fahrenheita w tym momencie. Aha, no proszę bardzo. No to całkiem możliwe, no ale nie wiem dlaczego takie tłumaczenie. Anuluj, przycisk, ogólne, defragment, przesuń duże pliki na koniec dysku, pole wyboru nieoznaczone. Przesuń duże pliki na koniec dysku. Można tak zrobić, szkoły są dwie. Ponoć pomaga. Czy pomaga w niektórych... niekiedy tak, niekiedy nie. Nie wiem, nie testowałem. Okej, przycisk, anuluj, przycisk, defragmentacja, zakładka. Defragmentacja. Szybka defragmentacja. Szybka defragmentacja, kolejna zakładka. Domyślne reguły, przycisk, opcji oznaczone 1 z 2. Tak mamy. Albo domyślne reguły... Użyj własnych reguł. Użyj własnych reguł. 2 z 2. Jeżeli zaznaczymy użyj własnych reguł, to mamy. Mają fragmenty mniejsze niż pole wyboru oznaczone. Mają fragmenty mniejsze niż. 50 pole edycji. Tu możemy sobie wpisać. Jest domyślnie wpisane 50, ale możemy to chyba zmieniać.
tam na różne. Mają więcej niż pole wyboru nieoznaczone. Mają więcej niż. Są większe niż pole wyboru nieoznaczone. Są większe niż. Są mniejsze niż pole wyboru nieoznaczone. Wszystkie, po każdym zaznaczeniu pól wyboru, po zaznaczeniu każdego z pól wyboru, będziemy mieli pole edycji do wpisania. Okej, okay, przycisk. I okej. Okay. Szybka defragmenta, użyj własnych reguł. Ale ja przełączam na domyślne reguły, bo naprawdę nie znam się na tym. Trzeba by poczytać o defragmentacji i to nawet nie na form, nie na forum Piliform i nie w ich manualu, tylko podejrzewam, że gdzieś bardziej na temat tego, jak chcemy własną defragmentację zrobić, bo można. Bo można, tak? Mamy domyślne reguły, a można własną defragmentację, możemy zrobić własny typ i wtedy. Domyślne reguły, szybka defragmentacja, zakładka 3, zjać, wykluczenie 4, zjać. Wykluczenie. Tutaj możemy... Wykluczone pliki i folder, nie wybrano obiekt, nie wybrano obiektów. Oczywiście tu nic nie mam, ale dodaj przycisk. Możemy dodać. Ok, przycisk. Folder i plik. Dodaj przycisk odstęp, wyklucz wszędzie przycisk opcji oznaczone 1 z 3 dialog, wyklucz dysk lub folder, przycisk wyklucz, przeglądaj tylko do odczytu pole edycji. No właśnie. Wyklucz dysk lub folder, wyklucz wszędzie przycisk opcji oznaczone 1 z typy plików, pole edycji. Typy plików, przycisk opcji oznaczone 1 z 1, typy plików, pole edycji. Tutaj wpiszemy na przykład AVI, albo RAR, albo ZIP, albo coś. Anuluj przycisk, wyklucz wszędzie przycisk, anuluj przycisk, ja dodaj przycisk, karta, okej, anuluj, wykluczenie, zakładka. Bo na przykład możemy sobie zażyczyć, żeby nie skanował nam plików wideo, albo nie skanował nam MP3-ek, nie defragmentował, albo nie defragmentował nam, nie wiem, plików PDF, albo jeszcze jakiś, no po prostu... Ja pamiętam, że, ale to stare czasy były, czasy lat 90. jeszcze, kiedy miałem do czynienia z pierwszymi wersjami JOS-a, jeszcze autoryzowanymi z takich dyskietek i te pliki autoryzacyjne, one były strasznie czułe na to, czy się z nimi czegoś nie robi. I być może po prostu to jest jeszcze taka zaszłość, bo na przykład Norton Speed Disk wtedy był takim popularnym programem do właśnie podobnych rzeczy, tak, Norton Utilities. I właśnie z tego, co słyszałem od przedstawicielstwa firmy Altix, czyli dystrybutora JOS-a, no lepiej uważać właśnie na przykład z Norton Speed Diskiem wtedy było. Teraz być może no to już technologie się zmieniły, zabezpieczenia przeciw nieautoryzowanemu kopiowaniu też się zmieniły, niemniej jednak być może jeszcze gdzieś są jakieś pliki, które nie powinny być poddawane defragmentacji, które w ogóle nie powinny być w żaden sposób ruszane, no i między innymi po to może być taka opcja w defraglerze. Tak, wykluczenie. Wyklucz, dodaj, ok, anuluj, przycisk, wykluczenie, nie zakładka 4, nie będziemy nic 4, wykluczać. Zaawansowane, ostatnia 5. Zakładka zaawansowane. Włącz rozszerzenie eksploratora, pole wyboru oznaczone. Czyli można tutaj wyłączyć lub włączyć rozszerzenie eksploratora, czyli w eksploratorze Windows będziemy mogli sobie wejść do defraglera i na przykład zeskanować sobie folder z poziomu eksploratora, nie otwierając całego programu. Zastąp defragmentator dysku Windows, pole wyboru oznaczone. Zastąp defragmentator dysku Windows. Tu tak samo można, jeżeli odznaczymy to pole wyboru, to normalnie defragmentator dysków Windows będzie się nam uruchamiał jako domyślny, a tak to defragler. Zaawansowane, minimalizuj do zasobnika systemowego, pole wyboru nieoznaczone. Minimalizuj do zasobnika systemowego. Ja mówiłem, że takie defragmentowanie może długo trwać i na przykład możemy sobie dalej robić różne rzeczy i wtedy to pole wyboru, jak zaznaczymy, może się nam bardzo przydać. Defragler można sobie wtedy zminimalizować do zasobnika i nam tam nie będzie przeszkadzał, a będzie robił swoje. Zaawansowane, zapisz ustawienia do pliku INI, pole wyboru nieoznaczone. Zapisz ustawienia do pliku INI. Stajnia Piliform, ten sam mechanizm co Recuva, czyli nie sposób powiedzieć w tej chwili o wersji portable, czyli przenośnej, odpalanej z pendrive'a defraglera. W momencie, gdy zaznaczymy to pole wyboru, ustawienia nam się zapiszą do pliku INI. I co to oznacza? Że po przekopiowaniu całego katalogu na USB możemy programu z ustawieniami, które mamy, używać na przykład z pendrive'a,
w całkiem innym środowisku, na całkiem innym komputerze, no gdzie chcemy praktycznie, tak? On wszystkie ustawienia weźmie z pliku ini, który będzie miał w swoim katalogu, w katalogu Defragler. Po prostu. I wtedy będziemy mieli kopię Defraglera, kopię przenośną, kopię portable. Kiedyś, powiem tylko tyle, że to jest w wersji Defragler 2.18.940 bodajże 6 czy 5, już nie pamiętam, ale jeszcze w dwie wersje w tył, wstecz Defraglera, było coś takiego, że był do pobrania osobno wersja portable, osobno wersja taka instalowalna, a teraz jest to tak samo zrobione jak w przypadku Recuvy. Wystarczy tutaj to pole, zaznaczyć pole wyboru, zaokejować i wtedy można sobie spokojnie skopiować cały katalog, załóżmy z C Program Files Defragler, cały katalog Defragler i na pendrive i program uruchomić z pendrive'a jako portable. To jest tak, tak sobie to wymyślono. Zaawansowane pokaż wpisy indeksów folderów na liście plików, pole wyboru nieoznaczone. Pokaż wpisy indeksu na liście plików. To chyba chodzi o to, jak znalazł to plik indeksowania od Windowsa, ale tego nie wiem, nie powiem. Tak się domyślam. Nie znalazłem na ten temat jakichś dodatkowych informacji. Zaawansowane, pytaj, czy usunąć niepotrzebne pliki, pole wyboru nieoznaczone. Pytaj, czy usunąć niepotrzebne pliki. Jak to zaznaczymy, to przed defragmentacją defragler nam zrobi taką analizę i powie, że w koszu są niepotrzebne rzeczy i w katalogu bodajże temp, cały Windows temp, i czy je usunąć, i te, które się da usunąć, to je usunie, bo powie, że zwiększy to miejsce na dysku i dzięki temu łatwiej będzie zrobić defragmentację. To jest wyłączone. Zaawansowane, przechowuj dane analizy dla wielu dysków, pole wyboru oznaczone. Przechowuj dane analizy dla wielu dysków. Chodzi tutaj o to, że jak odznaczymy te opcje, to w momencie, gdy zanalizuję kolejny dysk, załóżmy, ja tu mam trzy dyski, prawda? C, D i E. Jak zanalizuję sobie dysk C i on mi pokaże te dane, które żeście słyszeli, i potem zanalizuję dysk następny, to on nam już te dane z dysku C, że tak powiem, on już nie będzie ich pamiętał. Powiem tyle. Po zamknięciu defraglera i tak te dane wylatują w kosmos, bo one są przechowywane tymczasowo, ale po prostu są przechowywane dla wielu dysków, można kilka dysków analizować i po prostu dopóki mamy otwarty program, to one są. No, wygodna opcja generalnie. Mamy kolejne pytanie, to jeszcze może przeczytam to pytanie, bo już jakiś czas temu do nas przyszło. Sokół K do nas napisał, a Sokół napisał do nas tak. Jeżeli mój laptop posiada w producenckim oprogramowaniu funkcję optymalizacji, defragmentacji, czy jest konieczność stosowania takich narzędzi? Co byś, Robercie, na to powiedział? Powiem tak, bo rzeczywiście w Windowsie 8, z tego co wiem, 8.1 jest funkcja optymalizacji dla dysków SSD i defragmentacji, to nie ma na przykład czegoś takiego, że można defragmentować folder, można defragmentować plik, można defragmentować wolne miejsce, czy można defragmentować bot time, czyli ten sposób uruchomienia. Czy chce Sokółka używać takiego oprogramowania, to już jest jego wybór, tak? Ma taką możliwość. Ja powiem tak, zawsze jak mamy dane oprogramowanie, to możemy go używać bądź nie. To jest nasz własny wybór. Nikt tu nikogo nie zmusza, jest demokracja, że tak powiem, nikt nikomu nie każe. Oprogramowanie jest darmowe. Czy jest potrzeba? Odpowiem tak. To zależy od użytkownika. Jak ma taką potrzebę, to zainstaluje. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, czym się różni Defragler od oprogramowania zawartego w systemie. I dlaczego może być bardziej przydatny
Acz nie musi. Bo na przykład Sokółka może powiedzieć na podstawie odsłuchu tej audycji, że no, panie Robercie, czy tam gada pan głupoty, to jest w ogóle niepotrzebne, wystarczy mi oprogramowanie systemowe. I bardzo dobrze. Jego sprawa. Także natomiast ktoś powie, że może być fajne. I może mogę coś zainstalować. Nic mnie to nie kosztuje, a może mi pomóc, nie? No i też jego sprawa. I to a ja powiem jeszcze więcej. A ja powiem jeszcze więcej, bo tu, Robercie, nie wziąłeś pod uwagi trzeciej opcji, o której nasz słuchacz wspomniał wprost, że jego laptop posiada oprogramowanie do takich celów, zatem może być to oprogramowanie, które nie dostarczył Microsoft, a dostarczył jeszcze producent tego oprogramowania i zarazem komputera. Bo czasem tak jest, że rzeczywiście coś tam nam różnego rodzaju firmy dostarczają. Niemniej jednak użyteczność tego oprogramowania w dużej mierze jest dyskusyjna. Bardzo często to oprogramowanie to nie służy niczemu innemu, jak tylko zaśmiecaniu naszego systemu i ja, szczerze mówiąc, jak dostaję w swoje ręce komputer, to jeżeli tylko mogę i jeżeli ja mam z niego korzystać, to ja się pozbywam tego całego oprogramowania, instaluję system na czysto i wgrywam tylko i wyłącznie niezbędne sterowniki. Czasem ktoś może powiedzieć, że to jest błąd, że tak się nie powinno robić, bo na przykład może ten komputer wtedy działać krócej na baterii. Rzeczywiście czasem tak jest i to jest okupione tym faktem. Niemniej jednak na przykład może ten komputer działać lepiej, bo to pamiętajmy, że zawsze albo w 90% przypadków zawsze jest coś kosztem czegoś. Więc na przykład dłuższy czas pracy na baterii może być obarczony kosztem gorszej wydajności. Ale do czego zmierzam? Ja proponuję. Powiem. Czasami oprogramowanie producenckie jest niedostępne. Oczywiście, i właśnie to też chciałem powiedzieć. Właśnie. Ja proponuję sprawdzić, a także proponuję sprawdzić, jakie są wyniki. Jeżeli na przykład popracujemy sobie nad tym oprogramowaniem, z tym oprogramowaniem producenta laptopa przez jakiś czas i będzie OK, no to czemu tego nie używać? Widocznie okazało się, że wykonali dobrą robotę i dali nam do ręki fajne narzędzie przystosowane pod bezpośrednio nasz komputer. Niemniej jednak no, ja z własnego doświadczenia wiem, że taki optymizm względem producentów komputerów to jest rzecz raczej mało wskazana i zazwyczaj tam żadne ciekawe oprogramowanie albo prawie żadne nie dostaje nam się razem z laptopem. Więc no, z tym trzeba po prostu ostrożnie i trzeba to najzwyczajniej w świecie sprawdzić, porównać. Jeżeli oprogramowanie dostarczone z komputerem działa, to okej, to nie trzeba używać żadnych innych narzędzi, ale zawsze warto rozważyć taką alternatywę. Tyle mojego. Pamiętasz, Michale, jeszcze jak robiliśmy transmisję wystawy, rechy i użyłem oprogramowania producenckiego Live Battery Extender z Dela. Przyprawiło nas to mało co nie o apopleksję. Tak, pamiętam. Nie i wiem, dobrze, że wtedy pojawiła się osoba widząca i była w stanie pomóc, bo coś tam się nam takiego już dosyć no złego podziało. Przestał działać nagle. Dźwięk się wysypał. Dźwięk się wyłączył i przestał działać, bo chciał oszczędzać baterię, bo to i nagle się zaczęły dziwne rzeczy dziać. No bo użyciu właśnie Live Battery Extender, powiem, że to jest tylko aplikacja z firmy, aplikacja producencka firmy Dell. No i niby to, że miała wydłużać pracę, efekt był taki, że mało co by się to nie skończyło krachem totalnym z transmisji. No ale na szczęście udało się temu zaradzić, trzeba było po prostu to wyłączyć, a była to aplikacja Dokładnie. Producencka. Więc... Także z oprogramowaniem tak powiem, od producenta trzeba ostrożnie. Oczywiście nie zawsze tak jest, bo czasem rzeczywiście te aplikacje bywają użyteczne. To nie jest tak, że to zawsze co da producent, to oprócz sterowników to jest badziew. Bo dziś się na przykład przekonałem, akurat nie z komputerem, tylko serwisując drukarkę, jedną z sieciowych drukarek, bardzo wdzięczne oprogramowanie miała do swoich sterowników, które automatycznie wyszukuje drukarkę i ją konfiguruje w systemie. Nie trzeba nic specjalnie robić, no ale to nie jest reguła. Także z tym po prostu trzeba się samemu przekonać. Tak, więc radzimy Sokołowi sprawdzić, czy jest to dostępne, zrobić wyniki, oceny, tak jak to mówię, oceny pozostawiamy Państwu.
Natomiast wracajmy do naszych baranów, czyli defraglera. Zaawansowane, korzystaj z własnych kryteriów fragmentacji, pole wyboru oznaczone. Korzystaj z własnych kryteriów fragmentacji. To jest zaznaczone. Pamiętacie tam ten poprzedni, użyj własnych reguł, użyj reguł domyślnych. W momencie, gdy to odznaczymy, nie mamy w ogóle tego użyj reguł własnych do zrobienia. W ogóle tego nie mam. Ja nie wiem, po co tak to zrobili, ale... Zaawansowane, zdefiniuj dialog przycisk. Ale tu jeszcze mamy definicje dodatkowe. Możemy... Wyklucz punkty przywracania systemu, pole wyboru oznaczone, dialog no. Własne, kryteria fragmentacji. No właśnie, wyklucz punkty przywracania systemu, to jest zaznaczone, żeby tego nie robił. Wyklucz plik hibernacji, pole wyboru oznaczone. Wyklucz plik hibernacji. Okay, przycisk. I okej. Okay. No tak, czyli to jest... Zaawansowane, korzystaj z własnych kryteriów, nie oznacza zaawansowane, zatrzymaj VSS podczas defragmentacji dysku, NTFS, pole wyboru nieoznaczone, zaawansowane, korzystaj z własnych kryteriów, odstęp oznacza zaawansowane, zdefiniuj, zaawansowane, zatrzymaj VSS podczas defragmentacji czyli dysku, czyli po prostu po tym, jak użyj kryteriów wyszukiwania, pokazuje nam się jeszcze zdefiniuj i dodatkowe pola, dwa pola wyboru, a to już jak kto tam chce, tak sobie tam to... zrobi. Zatrzymaj VSS. Zaawansowane, zatrzymaj VSS podczas defragmentacji. NTFS, pole wyboru nieoznaczone. NTFS, nieoznaczone. VSS to jest tak zwany Volume Shadow Services. To jest kopia zapasowa dysku, wymyślona, mechanizm taki, wymyślony przez Microsoft. Służy to nam do tego, że możemy utworzyć podczas pracy kopię zapasową całego dysku lub danej partycji. I teraz przepraszamy, tutaj są odgłosy. I teraz ten Volume Shadow Services służy po to, żeby można było przy pomocy niektórych programów Volume Shadow Services służy po to, żeby przy pomocy niektórych programów po prostu stworzyć kopię dysku. Przykładowo Drive i mieć XML, ale nie tylko. Norton Ghost też z tego korzysta podczas pracy systemu, jak również mechanizm tak zwanego, chociaż nie do końca fajny, ale mechanizm tworzenia kopii zapasowej systemu. Można na innym dysku stworzyć taki backup. No i chodzi o to, że można powiedzieć, że podczas defragmentacji, żeby zatrzymał to, ten mechanizm, albo tego nie zatrzymywał. To jest, do tego służy. Co Państwo wybiorą, to już jest, że tak powiem, Państwa sprawa, czy zatrzymywać te VSS-y, czy nie. OK, przycisk. I mam OK. Zaawansowane, zatrzymaj VSS podczas defragmentacji dysku, NTFS, pole wyboru nie oznacza OK, anuluj przycisk. Mamy OK. Zaawansowane, zakładka 5, anuluj OK, przycisk. Zaawansowane, zatrzymaj VSS podczas, OK, anuluj przycisk. Ja to zanuluję, bo mam tutaj poustawione tak, jak chcę dla siebie. Natomiast jeszcze kolejną akcja, rzecz ustawienie. Mapa, dysk, harmonogram, defragmentacja, bo odcimy, by rozwijać priorytet, zamknij program, wyłącz po defragmentacji, wyłącz po defragmentacji. Możemy jeszcze zrobić wyłącz po defragmentacji, że jak zdefragmentuje nam system, to wyłączy komputer program. Opcje, coś. To dialog. Ale mamy opcję, to opcję żeśmy zrobili. Mapa, dysku, harmonogram. Harmonogram. Menu zamknięte, dysk lokalny, lista rozwijana, 1/4, dialog, harmonogram. Harmonogram służy nam do tego, że możemy sobie zdefiniować, kiedy chcemy defragmentować dysk, jak często i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czy chcemy na przykład plik... Zaplanuj defragmentację dla wybranego dysku, pole wyboru nieoznaczone, anuluj przycisk, dysk lokalny, lista rozwijana, 1/4. Teraz mamy dysk, na przykład tutaj mamy dyski pod strzałkami. I teraz mamy tak, zaplanuj defragmentację dla wybranego dysku, pole wyboru. Zaznaczamy to. Odstęp oznaczone, zaplanuj defragmentację dla wybranego dysku, pole wyboru, tak, te przycisk, dialog, ostrzeżenie, wybrany dysk, wydaje się być dysk IMSSD, defragmentacja może skrócić jego żywotność, czy na pewno chcesz kontynuować, domyślny, tak, te przycisk, nie wiem, przycisk. No nie chcę kontynuować, zaplanuj defragmentację, tak? Dla wybranego dysku, pole wyboru nieoznaczone, i dialog, znowu nam się pole zaznaczyło. Dysk lokalny, celista, ale nowy D wezmę, bo to jest, nie jest dysk SSD. To tak a propos tego pytania Patryka, który mówił, że czytał, że nie zaleca się defragmentacji, to ja mówię, że defragler zawsze wysyła ostrzeżenie, jeżeli chcemy w ogóle
defragmentować plik SSD, więc, że tak powiem. Zaplanuj defragmentację. Ale zaplanujemy defragmentację. Tutaj zaznaczymy zaplanuj defragmentację dla wybranego dysku polerygonu. Jednorazowo przycisk opcji oznaczone 1 z 6. I tutaj mamy albo jednorazowo. Codziennie przycisk opcji, co tygodniowo przycisk, co miesięcznie przycisk, przy uruchomieniu przycisk opcji oznaczone 5 z 6. Przy logowaniu przycisk opcji oznaczone 6 z 6. Codziennie jednorazowo przycisk. Opcji przy logowaniu i przy uruchomieniu nie do końca rozumiem, ale to jest to samo, co ta sprawa bot time. Może nam to spowodować dłuższe uruchomienie komputera, jednakoż, tak. No jeżeli chodzi o opcję przy logowaniu, to jeżeli pracuje kilku użytkowników, to być może chodzi to o to, że kiedy użytkownik dany się zaloguje, który sobie to ustawił w harmonogramie, to dopiero rozpocznie się defragmentacja tego dysku. No tak, ale tak czy siak to wydłuża nam. To znaczy akurat tak to podejrzewam, że nam nie wydłuża czasu, bo to już nie jest ta defragmentacja bot time, czyli system nam wstanie, tylko po prostu w momencie, kiedy system wstanie, będzie się ten dysk defragmentował. No, ewentualnie tak, no ale ja biorę pod uwagę taką, że jednak system wymaga, żeby uruchomiło się to i tamto i jeszcze defragmentacja. Nie, no oczywiście, że tak. Dlatego lepiej sobie to po prostu... Lepiej sobie to na przykład zaplanować kiedyś tam na noc. No właśnie. Zależy jak kto korzysta z komputera oczywiście. Ale jeżeli na przykład ktoś ma cały czas włączony komputer, to można sobie zaplanować, żeby powiedzmy co tydzień w niedzielę albo kiedyś ale tam w nocy się robi. Codziennie przycisk, co tygodniowo. Oznaczone 3/2014/08/12 lista rozwijana. Tu mamy aktualną datę. 2015/08/12/2014/2012/2014/08/12. Z strzałkami sobie chodzimy po roku, po latach. Tak, a teraz strzałka w prawo pewnie. 20, 41, 00, 20, 41, 00, 19, 41, 00. Teraz przeniosłeś się, Robercie, tabem? Tabulatorem, tak. Tak, natomiast ja chciałem jeszcze powiedzieć, bo to jest takie specyficzne pole i warto o tym powiedzieć, że tu chodzimy sobie po latach, a jeżeli naciśniesz strzałkę w prawo i strzałkę w dół... To masz to. To mamy nic? To masz to. To bardzo niedobrze. A jak teraz naciśniesz na przykład tab i z powrotem się cofniesz, żeby odczytać to pole? 20, 41, teraz się lista rozwijana. Cofnij. Co tygodniowo przycisk 2014/08/12 lista rozwijana. O, 2014, no to niedobrze. To niedobrze, ale nawet jeżeli naciśniesz strzałkę w prawo i powiedzmy i potem strzałkę w dół, to nic się nie stanie? 2014/08/12. Strzałkę w prawo? Tak. I w dół. 2014/07/12. No, działa. 07. 2014/06/12. A jak naciśniesz jeszcze raz strzałkę w prawo, to będziesz chodził po dniach. 2014/08/12, 2014/08/11, tak. 2014/08/10. No to jest takie specyficzne pole, więc myślę, że warto o tym powiedzieć. No to nie dziwnie się to zachowuje, ale... Nie, no to jest akurat dosyć standardowe pole do ustawiania dat jakichkolwiek. Ja się z tym bardzo często spotykam. 20:41, czyli godzina. Każdy jeden pole edycji. Każdy jeden. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1. Każdy jeden, zobacz. Lewo nowy dysk za plan uruchom, zaczynając jednorazowo przycisk 2020:41. Codziennie przycisk w każdy jeden tydzień w... Niedziela. Poniedziałek. A, czyli każdy... Lewo góra. W każdy na przykład jeden... W każdym jednym tygodniu... miesiąca? Czyli po prostu co chodzi? Tydzień. Co tydzień. No bo to przykład. Można 2, 3, 4... Niedziela, pole wyboru nieoznaczone. Tutaj to wybieramy sobie dzień. Poniedziałek, pole wyboru nieoznaczone. Czyli dajmy na to, programujemy sobie, że ma rozpocząć defragmentację licząc od dziś, ale na przykład ma robić ją co tydzień, ale dopiero pierwszy raz ma ją zrobić w niedzielę, dajmy na to. No, załóżmy. Możemy sobie to tak ustawić. I zastosuj dodatek typ defragmentacji. Pełna lista rozwijana. 1, 3, 2, 3, wolne miejsce. 3, 4, wolne miejsce. Dopuść fragmentację. 4, 4, wolne miejsce. Dopuść fragmentację. Pełna 1, 4.
Zastosuj dodatkowe warunki, pole wyboru nieoznaczone. Zastosuj dodatkowe warunki, możemy to zaznaczyć. Odstęp oznacz, zdefiniuj, dialog, przycisk, odstęp, fragmentacja, zacznij defragmentację, tylko jeśli fragmentacja jest nie mniejsza niż pole wyboru nieoznaczone. O, właśnie. Dialog, uruchomienia zadania, maksymalny czas defragmentacji, zatrzymaj defragmentację, jeśli trwa dłużej niż pole wyboru oznaczone. Właśnie, czyli możemy tylko powiedzieć, że tylko tyle i tyle ma defragmentować, a nie dłużej. Maksymalny czas defragmentacji, 72 pole edycji. 72. 2, 7, 2. Godziny może. Zatrzymaj maksymalny czas defragmentacji, pole grupy. Zatrzymaj 72. Godzinba. Tak, 72 godziny. Bezczynność systemu, pole grupy. Godzinba 0, pole edycji. Bezczynność systemu, uruchom tylko, jeśli komputer jest bezczynny, przez pole wyboru nieoznaczone. Właśnie, uruchom tylko, jeśli komputer jest bezczynny. Zasilanie uruchamiaj tylko, jeśli komputer jest na zasilaniu sieciowym, pole wyboru nieoznaczone. Właśnie, na zasilaniu sieciowym jeszcze komputer. Zasilanie zatrzymaj, jeśli komputer przełączy się na zasilanie bateryjne, pole wyboru nieoznaczone. Zatrzymaj, jeśli komputer się przełączy na zasilanie bateryjne. System nie rozpoczynaj zadania, jeśli podany proces działa, pole wyboru nieoznaczone. Tak, nie rozpoczynaj zadania, jeśli... bo dany proces działa. Tak, bo na przykład mamy jakiś program, który robi coś na dysku, bo to jeszcze też myślę, że warto wspomnieć, Robercie, jeżeli chodzi o defragmentację, że warto, kiedy będziemy ten dysk nasz defragmentować, żeby za dużo różnych programów nie pracowało wtedy. Bo po prostu... Tak. Zawsze, kiedy są jakieś dane zapisywane na tym dysku, to on tak naprawdę... Tak, jest coraz mniej efektywna ta defragmentacja, a niekiedy on po prostu musi tę czynność powtarzać. Akurat defragler jest na to jakoś tam uodporniony i zresztą już te defragmentatory nawet systemowe są uodpornione na to dość mocno, ale ja pamiętam czasy z Windowsa 98, że... naprawdę trzeba było jakiejś niezłej ekwilibrystyki dokonywać w zarządzaniu tymi procesami, które tam się uruchamiają w tle, żeby w ogóle defragmentacja była możliwa, bo po prostu było tak, że pracował sobie komputer i defragmentacja na przykład stała w jakimś tam miejscu, bo on nie mógł sobie poradzić, bo jakiś proces mu przeszkadzał, zapisywał co chwilę tam coś. Tak, i to mogło trwać w nieskończoność. Tak, i to naprawdę trzeba było się wtedy nieźle nagimnastykować. Ja pamiętam, że kiedyś to chyba nawet w awaryjnym trybie defragmentowałem ten system, bo innej możliwości nie było. Zastosuj dodatkowe warunki, zamknij system po ukończeniu zadania, pole wyboru nieoznaczone. Zamknij system po ukończeniu zadania, możemy to zaznaczyć. Po defragmentacji komputer się wyłączy. Okej, przycisk. Anuluj dysk, nowy lista rozwijana 2, zaplanuj defragmentację dla wybranego dysku, pole wyboru oznaczone. Ja to odznaczę. I to jest nasz harmonogram. Harmonogram uważam, że jest całkiem dostępny. Można go sobie zrobić, zastosować wszystkie te opcje, które chcemy zastosować. To nam zadziała. Można sobie z tym poradzić. Z harmonogramem bez większego, myślę, problemu. Może z jakimiś małymi, ale bez większego. My nie będziemy definiować tutaj tych zadań, bo ja jednak wolę, jak coś mi się automatycznie nie uruchamia, tylko zrobię to wtedy, kiedy wiem, że mam wolny komputer, nie wiem, pójdę gdzieś sobie i tam włączę tę defragmentację i się robi. Niech się bawi. No i to był chyba cały defragler, tak myślę. Tutaj telefonów więcej nie ma w razie czego. Ale to przeszliśmy przez wszystkie opcje, które są. Plusem programu jest to, że jest darmowy. Plusem programu jest bardzo dostępny. To są rzeczy, które trzeba myszkować, ale generalnie można się bez tego obyć, tak powiem. Harmonogram jest dostępny, jak zobaczyliśmy, także można sobie ustawić zadania defragmentacji, jeśli ktoś lubi się bawić w harmonogramy, ja niekoniecznie. Program ma troszkę możliwości, jest darmowy, natomiast czy go używać, decyzję pozostawiamy Państwu, no bo coś innego, tak? Jedni będą używać, drudzy nie. A być może komuś po prostu wystarczy w zupełności rozwiązanie systemowe. Niemniej jednak warto dać defraglerowi szansę sprawdzić, jak wam ten program będzie działał, czy
wyniki osiągnie lepsze czy gorsze od tego, co uzyskujecie za pomocą standardowych Windowsowych narzędzi. Oczywiście jakimiś swoimi wrażeniami, komentarzami, opiniami możecie się podzielić z nami w komentarzach pod audycją www.tyflopodcast.net. Tam znajdziecie tę audycję już za kilka dni i będzie można tam swoje 3 grosze zostawić w formie komentarza. Dorzucić, tak jest. A zatem dziękujemy wam bardzo serdecznie. Gościem moim i waszym był Robert Łabęcki. Robert przedstawiał aplikację Defragler autorstwa Piriform Software. LTD. Dokładnie. Dziękuję ci bardzo, Robercie. Dzięki, kłaniam się wam. I ja również dziękuję za uwagę, za wspólnie spędzony czas. Dziękuję, Michał Dziwisz. Kłaniam się również i do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.